Oczywiście. Czwartkowe ważonko. Nie, 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 nie. Unboxing Frostpunk. Później Among. Dobrze. Dobrze, pierwsza. Elegancko, Gocha. Widzę, że czekałaś. Już widziałem nawet twoją wiadomość jeszcze przed startem. Faktycznie. Dobra, zmienimy tu kategorię. Zaraz będziemy zmieniać z powrotem na Amonga. Będzie wszystko git. Obiecałem, zrobimy unboxing. Niestety, dlatego tak długo, czy długo, bo w sumie byłem gotowy mniej więcej o wpół do, ale chciałem skonfigurować tą drugą kamerę, ale miałem już prawie tak zwaną kroczkam, nie? Że jakby ona tutaj była przygotowana, żeby zooma robić w odpowiednie miejsce. Ale okazało się, że tutaj chyba coś z połączeniami, coś tego, ta kamerka zaczyna psioczyć, że druga jest podpięta, już jej się nie podoba i w ogóle. Także olaliśmy temat i dzisiaj po prostu będziemy normalnie. Życie wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie. Życie, życie, życie. Wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie. Co tu się dzieje? Życie, życie, życie. Wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie. Nie! Życie, życie. To jest... To jest nielegalne, co tu się dzieje, przepraszam bardzo. Wciąż zaskakuje mnie. This is illegal. This is illegal. Widzę, że duszki wam, prawda, nie są potrzebne, ewidentnie. Chyba nie są potrzebne. Wciąż zaskakuje mnie. No tak się domyśliłem, że chcesz unboxing, ale muszę powiedzieć, że nie przewidziałem tego. Nie przewidziałem tego, że mamy w ramach nagród duszkowych pikselozę, co oznacza, że... Co oznacza, że unboxing może pójść bardzo słabo, bo przy takiej jakości obrazu, no, prawda, no, może być ciężko. Ale dobrze, zacznijmy od unboxing, od pierwszego pudełka. To jest małe pudełeczko, prawda? Frostpunk, gra planszowa. Jest to rozszerzenie Pionierzy. I oczywiście, jak najbardziej, możemy zacząć unboxing. Dziękuję bardzo, Jakubie. Za... A właśnie, jeszcze powinno... A nie, już się wyłączyło. Dobrze, wszystko dobrze, wszystko okej. Popolo, wiadomo. Dzisiaj w ogóle mamy trzy napoje. Tak, w pixelarcie, trzy napoje. Dzisiaj patrzcie na to, co dostałem. Zamówienie przyszło do nas, patrzcie. Gratis od dostawcy, proszę bardzo. Więc na bogato, prawda? Kolka Zero w rozmiarze 150 ml. I teraz będzie, uwaga. A, ten dźwięk. To jest jednak coś. Mam nadzieję, że wywalił wam bębenki w uszach. Zdróweczko, prawda? To jest, to nie jest, że to jest mała puszka. Po prostu ja mam takie wielkie dłonie, nie? Zdróweczko. I otwieramy. Pionierze rozszerzenie. Najpierw małe pudełeczko, bo będziemy, pomyślałem, że unboxing możemy zrobić od tyłu, czyli najpierw otwieramy rzeczy, które są dodatkami do głównej gry, prawda? W łykach objętość, tak. I kurde, nie wziąłem też żadnego narzędzia do otwierania tego i to może był błąd. A, zresztą. Tak, też proszę, nie? Co jesteście, co? Wszyscy jesteśmy w domu, jesteśmy sobą, jesteśmy tutaj rodziną. Przecież każdy otwierał zębami tą folię, co? Co nie? Dobra, otwieramy. Rzucamy folię za siebie, klasycznie, prawda? Nazwa gry Call of Duty, no przecież zmieniłem. Przecież zmieniłem. Just chatting, jest co ty mówisz, hoppy. Powinno być git. Dobrze. Oto rozszerzenie, otwieramy, wy zobaczycie pierwsi. Bzzzp. O, co my tu mamy? Karteczka. Karteczka, która jest rozkładana. Proszę bardzo, gra planszowa, Fifi Lifi, to jest Jakub, daje buziaki, bardzo dziękuję, oczywiście, zdróweczko.
No tutaj mamy zawartość, przygotowanie do gry, także dowiadujemy się, o co chodzi, jakie są części, prawda, drewniane elementy, zobaczcie, ile tego jest. Fajne, profesjonalne. Oficjalna kraftowa gra, w jakim sensie kraftowa? Nie rozumiem. O, patrzcie na to. Nie, wiesz co, ona powinna być w sklepach dostępna, ale dopiero jak oni skończą te wszystkie wysyłki dla backerów na Kickstarterze. I dopiero wtedy wejdzie normalnie do sklepów, będzie można ją kupić. Ale patrzcie na to. Patrzcie na to. Będziemy chyba reklamować. Proszę bardzo, czy wy widzicie to? Ten element drewniany niestety jest tutaj, o, pęknięty. Nie chcę ciągać za bardzo, ale widać, że się rusza. Ajajajajaj. No niestety, niestety. To nie wytrzymało. No inne tutaj elementy, prawda, wszystkie z git są ładnie pomalowane. Mamy różne tam jakiś taki trójkącik, prawda? No nie będę wszystkiego pokazywał. A zresztą może tak jakoś tego, tak pokażę? O. Takie różne. O, ten mi się podoba na przykład. Bardzo ładnie wycięty. Zaskakująco dobrze wygląda, jak na tak skomplikowane wycięcie. A to też jest chyba drewniane. Tak, tak, takie, taką ma fakturę raczej drewna. W każdym razie wystrugam samemu. No może zobaczymy, prawda? No na razie młody nie obsługuje ani nożyczek, ani, prawda, strugaczki, więc jeszcze z tym poczekamy. Ja to wrzucę, to pęknięte tu. Będę pamiętał o tym. No widzicie, pierwsze spotkanie z dodatkiem dłuto, no na przykład. Laserowe cięcie, no raczej tak, ręcznie nikt tego nie robił. Tu w środeczku, proszę bardzo, takie kanterki, jak to się mówi, łapki różne, te wyglądają dobrze, no bo tutaj nie ma skomplikowanych rzeczy. Mamy karty, na przykład karta technologia. Obróbka drewna za każdym razem, gdy używasz tartaku albo maszyny drążącej, zdobywasz jeden dodatkowy znacznik drewna. No i tutaj mamy jeszcze pięknie opakowane, takie nietypowego rozmiaru też karty. To możemy akurat rozpakować na spokojnie. To jest Chińczyk. Tak, 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 jak najbardziej. To jest Chińczyk 2.0. Nowa wersja była zapowiedziana, że wyjdzie w 2020 roku, ale niestety postępy w tworzeniu tej gry zatrzymała pandemia i musieli... No i tam jeszcze kwestie, wiesz, PR-owe, że tam jakby ta pandemia tak średnio i że Chińczyk, no nie wiedzieli, co z tym zrobić i stwierdzili, że przeciągną to na teraz. Ciekawą fakturę mają te karty, bo one mają tak, że z przodu je widać w miarę okej, okay, ale pod jakimś tam kątem, jak się na nie patrzy, to one mają takie kropeczki. Tego chyba kamerka nie złapie. To już jest zbyt zaawansowane, ale to jest bardzo ciekawe, jak się na to patrzy. No nie, teraz nie zobaczycie tego, bo to jest rzeczywiście gołym okiem tylko widać. Tak jakby były nakłuwane czymś. Ale dzięki temu mają taki lekko fakturę taką, wiecie, bardziej grippy. Można łatwiej je złapać. Przyjemne, przyjemne. No i tu są jakieś karty prawa, karty zmierzchu. Zmierzch to może być fajne. Film znamy wszyscy doskonale. Mamy tutaj poranek. No, dużo, dużo pięknych kart, ładnie wydrukowane. Tutaj absolutnie zero ode mnie uwag. Bardzo fajnie to wygląda. Proszę bardzo. Możecie, czekajcie. Nie wiem, jak się karty pokazuje. Ja nie jestem magikiem, nie? Ale proszę bardzo. O. Proszę bardzo. A, że nie można wzbijanie. W Chinach są mrozy? Nie wiem. Mrozu widziałem ostatnio chyba w Polsce nadal. Natomiast był update w regulaminach sportowych i od tej nowej odsłony nie można grać na zbijanie. No, słyszałem rzeczywiście, że tak jest. Zobaczymy. No teraz zobaczymy, jak to się rozwinie. Czyli ten dodatek właściwie składa się z tych dużych kart, małych kart, tych kanterek, prawda, i tych, z czego jedna jest złamana. No będziemy się odzywać, zobaczymy, jaka będzie reakcja. Mam nadzieję, że ten akurat dość nietypowy. Ale muzyczka. Muszę się podszkolić, mówisz. No dobra, mówię, testujemy rzeczy, tak? Sprawdzamy, jak to działa. Mówiłem, że miała być druga. Dlaczego to jest taki głośny? Co się stało?
słyszę muzę, ale na maksa głośno. Czy to są leci? I to nie reaguje w ogóle na dźwięku? Co to się dzieje? A, czekajcie, to leciało z tego, z Voice Moda. Kto to włączył, kurde? T-Pain, czyli to... Dobra. Już rozumiem, kurde, co się stało. No już wszystko jasne. Dobrze, dobrze, dobrze. Już rozumiem, już oczywiście, oczywiście. Jakubie, 2, 1, 3, 7, przepięknie, bardzo ładne bitsy wysłane, kurde. Widzę, że tutaj też można kreatywnie podejść. Jeszcze tylko jedna rzecz. Zanim otworzę następne pudełko, chciałem zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy taką ciekawostkę, ponieważ lampka została bezpośrednio zintegrowana z moim serduszkiem. Czyli jakby tu widzicie cyferkę, nie? Tu, ile to jest. A lampka bije i pulsuje zgodnie z tempem mojego serduszka. I też zmienia kolory. Do 90 jest zielony, później między 90 a 100 jest donate, oczywiście jak najbardziej można wrzucać. W rytmie czacza zdecydowanie i pomarańczowy zaczyna się od 90 do 100, a nie, 90 do 100 jest dobrze pomarańczowy, a czerwony jest powyżej 120 chyba, jakoś tak, no w każdym razie, a bo jest żółty, żółty pomarańczowy i ten, no, także wszystko jest git. Także jak najbardziej, aha, bo wy robicie ten, sprawdzacie, czy kanał działa, tak, czy wszystkie, dobrze, zobaczmy, co jest w tym większym pudełku, ja wiem, o co chodzi, oczywiście, proszę bardzo, sprawdźmy, co jest w większym pudełku, to nadal jest tylko rozszerzenie i to jest rozszerzenie z miniaturkami jakimiś. Ponieważ ja jak kupowałem tą grę na Kickstarterze, to tam chyba nawet nie było do wyboru. W sensie od razu dostawało się tą grę w takiej bardziej, bardzo dopasionej wersji. Nie? Więc to było akurat ok. Tak jakbym kupił bardzo długi preorder, bo to trwało aż 2 godziny. Nie? No nie ma niestety miłego na Kubę nic, ponieważ Kuba nie zdecydował się w ogóle na to, gdzie mam linkować, więc nie ma tego. No nie ma, bo mi powiedział, że nie ma nic. No to przecież co, ja wymyślę, będę linkował do czego? Do Kuby tego rozpruwacza? Patrzę. Nieporządek. I tak później będzie posprzątane, że już wiecie jak to jest, kurde, wszystko ma być na glanc, bo po streamach trzeba to wszystko... Ten, dobra. Uwaga. Do złego ducha. A no wiesz, no jak zły duch będzie więcej... Czekajcie, na tą stronę lepiej. Jak zły duch będzie więcej streamował, to pomyślimy o tym. Bo na razie to w ogóle nie ma o czym mówić, nie? No, a miły, a jak trzeba będzie podmienić twój, to też podmienimy na Twitcha, jeżeli będziesz chciał. Na razie jest na TikToka, nie? Ale zły duch, no tak, to jest dobry pomysł oczywiście. Dobra, patrzcie, no tu na kartce wiecie, co tam jest, mniej więcej, możecie się dowiedzieć, proszę bardzo. Czyli tu są różnego rodzaju budowle, ale to wygląda fajnie, już wam pokażę, tylko muszę to otworzyć najpierw wierzchnią część, bo wierzchnia część to jest taki, o, kawałek plastiku, żeby to się nie wywaliło. I zapach, słuchajcie, fabryki Shenzhen, ewidentnie. Patrzcie na to, kurde, tam, ta, da, da. No, rzeczywiście jest tego dużo. Przeróżne, zaraz powyciągamy jakieś pojedyncze, żebyście zobaczyli, jest bliska, na przykład... Taka figureczka, maciupka, ale coś tu widać. Tu jest pan akurat, który jeden coś niesie do góry, a drugi coś ten, no nie wiem, jacyś workerzy, ewidentnie. Są takie zielone. Tutaj proszę bardzo, państwo. 2,14. Bardzo dziękuję, kochany. Dziękuję za... Donata. Oczywiście pamiętam o Disco Elysium, jakby ten pomysł został mi w głowie na dłużej, bo nawet wczoraj podczas takiej zupełnie casualowej gry wspominałem o tym tutaj kolegom i myślę, że to jest, jakby rośnie we mnie ten pomysł. Jeszcze pomyślę o tym, jak usprawnić kwestię decyzyjności waszej, bo pomysł jest taki,
gramy w Disco Elysium, ale to wygracie. W sensie wy decydujecie, co robimy, nie? Więc nie wiem, czy tam przypadkiem nie ma, bo nie grałem na tyle dużo, czy nie ma takich tak zwanych timed decyzji, że na przykład masz ograniczony czas na to, żeby odpowiedzieć w, nie wiem, w konwersacji, nie? No to jeżeli tak jest, no to może być trudne, żeby szybko odpalać jakoś kwestię głosowania nad opcją. Czy czekać na waszą reakcję? Zobaczymy. Jeszcze muszę też włączyć grę jeszcze raz i zobaczyć, jak wygląda mniej więcej gameplay, albo sobie na YouTubie odpalę. Bo jeżeli to nie jest timed, to jest to absolutnie do zrobienia. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Jeden wieczór możemy na to poświęcić. No ale fajnie są wykonane. W ogóle te są lekko po takim czarnym psikaczem i wytarte widać. No fajnie, fajne figureczki, pyk. Proszę bardzo. Na mojej twarzy najlepiej wyglądają. O, widzicie? Kurde, ładne to. I tego jest piec. No naprawdę dużo, strasznie. Tu jeszcze głębiej są większe budynki. To wam tylko pokażę, już nie będę aż tak dokładny, ale zobaczcie. O, tutaj jeszcze takie wielkie budyneczki. W sumie jakby ktoś bardzo chciał, to mógłby nawet je jeszcze sam pewnie domalować, ale fajnie. A, nie ma czasu na podjęcie decyzji? Okej, okay, no to w sumie dlaczego nie? Możemy pokombinować. Ja Disco Elysium mam. Jedyne co, to musiałbym tu przekonfigurować tak, żeby jakby puszczać obraz, bo akurat kupiłem na peceta z jakiegoś powodu, więc no ale wiecie, nie takie rzeczy. No dobra, to zobaczyliśmy, tu są po prostu same figurki, prosta sytuacja, wiemy co i jak. I teraz możemy przejść do rzeczy kluczowej, czyli gry głównej. Zobaczymy, co tam w środku, w tym największym pudełku. To nie zajmie dużo czasu. Zaraz będziemy grać w tego Among'a. Już nie krzyczcie, ok? Już nie krzyczcie. Dobra, odłożymy to tam. Ok, dobra. Ja już wiem, jeszcze jedną rzecz zrobię, bo... Aha, tylko teraz nie mogę. No dobra. Cicho, cichutko. Nie, dobrze muzyczka leci. W porządku. Ofensywna reklama. Ej, no ale przecież ona musi... Dlaczego ona tak długo wisi? No. Przepraszam bardzo. Proszę nie zgłaszać kanału. Dobra. Największe pudło. Uwaga. To jest, kurde, mega rzecz, nie? I patrzyłem specjalnie, bo my mamy generalnie w domu bardzo dużo gier planszowych. I specjalnie spojrzałem sobie na naszą półkę, gdzie one leżą. I powiem wam, że... Żadna z nich nie ma tak dużego pudełka. W sensie chodzi o wysokość, nie? Że jakby rozmiar tutaj na taki standardowy kwadrat, jasne, ale na wysokość, nope. Jesus. Aż mi tu router podskoczył od tego. Dobra. Szaleństwo! Co tam mówicie? A, no wiecie, no Disco, tak, to niektórzy mówią, że trzeba przeżyć tą grę samemu. Więc no też się nadal zastanawiam. Dobra, otwieram, zostawiamy do rozważenia, pomyślimy i ten. Natomiast różnorodność oczywiście, jesteśmy otwarci na to zawsze. Okej, okay. Mamy tutaj instrukcję, oczywiście nie jest mała, tych karteczek tutaj jest, trochę tego, to tak ze strony jest, no 43 strony instrukcji, pozdrawiam serdecznie. Maćku, kochany, na pewno dam znać, w sensie jeżeli zagram off stream czy on stream jakkolwiek, to dam znać i na pewno będę miał coś do powiedzenia, bo wiem, że też pan dyrektor Orzech jest mega fanem gry Disco Elysium. High on Life grałem chwilkę sam, bardzo przyjemnie i może wrócimy też, oczywiście, że tak. Tu jest jakaś księga scenariuszy, nie wiem o co chodzi, Frostpunk, proszę bardzo. Zakładam, że można w tą samą grę po prostu grać w różne tryby. I to akurat mi się podoba, bo jak ci się coś, nowy dom, Dreadnought. Jeżeli ci się coś nie podoba, albo na przykład już ci się znudzi jeden tryb, to można zawsze zagrać w inny. I to jest bardzo spoko. No i jeszcze jest apka, można sobie apkę ściągnąć i też odblokowuje ona jeszcze kolejne tryby, nie? Tu mamy jakieś karty piękne. Doradca do spraw zdrowia. Proszę bardzo. Tutaj są różne fazy, pewnie w dużym skrócie opisane, tak żeby każdy gracz miał. No i okej. Okay.
I teraz mamy oczywiście wyciskanki. To będzie mój syn robił, on uwielbia takie rzeczy. Zawsze jak dostajemy czy kupujemy nową grę, to wyciska i jest zachwycony. Dobra, ja spróbuję wyjąć je wszystkie, bo to jest dużo tego. Jedno, drugie. Teraz takie duże. O, a to są pewnie, to jest główna plansza, nie? Bo ona jest, składa się z takich elementów, które się rozkłada wokół czegoś, co jest najważniejsze jakby tutaj w tym pudełku prawdopodobnie. O, Jesus. Życie, tych kart życie, do wyciskania jest tyle, mnie, także trochę będzie zabawy. Okej. Okay. I tu jest w ogóle życie, taka pierwsza... Życie, Wciąż zaskakuje mnie. Dobra, spokojnie, bo zaraz rozwalimy. Życie. Wciąż zaskakuje mnie. Życie. Jasne, że tak, oczywiście. Wciąż zaskakuje dobra. Mnie. Mamy tak, plansza, mnie. Gdzie prawdopodobnie liczy się punkty. Proszę bardzo. Jest... O, jakaś taka plansza. Dziwnie to jest spakowane, widzicie to? Jakoś nie wiem, czy to chodzili, że chciało im o to, żeby to usztywnić, co? Wciąż zaskakuje ja ci wycisnę, tu nie ma wyciskania, młody będzie wyciskał, to ludzie. Tutaj mamy bardzo ładnie wykonane, muszę powiedzieć, karty. Zakładam, że jakby tu się wkłada coś w te rowki, wiecie, żeby zaznaczyć określone rzeczy. A... No ale naprawdę, no jest to zrobione pro, nie? W sensie tu są specjalnie nacięte rzeczy. No takiej gry chyba tak bardzo skustomizowanej jeszcze nie miałem, mam wrażenie. W sensie tu nawet kilkuczęściowe też się łączy. To są jakieś ścieżki punktowe pewnie. Życie. W każdym razie do liczenia czegoś. Wciąż mnie zaskakuje to życie. Mnie. Dobra, i teraz dochodzimy do rzeczy... Jezus, to będzie zajebiście skomplikowana gra, nie? Bo... Wyciągam tych elementów, wyciągam, tu jest kolejny, zobaczcie, plastikowy ten, oczywiście do jedzenia pakietka tych przypraw. To jest fajne, że dodają to, wszystkie gry kupujesz, to zawsze warto skorzystać. No dobra, i teraz tak, tu mamy dużo drewnianych rzeczy, jakieś drzewka, jakieś takie elementy, to chyba są, pamiętam w grze były takie... mega roboty, które pomagały w grze. No jest dużo takich, prawda, drewnianych elementów. Ja akurat lubię, jak są drewniane, a nie plastikowe, bo są takie bardziej organiczne, jakoś tak się fajnie gra. To jest najmniej ważne. O, tak, jasne. Oczywiście. Kostka 53 ścianek, dokładnie. No dobrze, to teraz macie przechlapane. No dobrze, to włączamy co? Teraz będzie to, co najważniejsze, bo głównym elementem tej gry jest to, że na środku planszy jest taki wielki generator ciepła. Jep. No nie wierzę, co tu się dzieje. Coś mi tu wyleciało, nie wiem skąd to spadło. Mam nadzieję, że to jednak nic złego nie stanie się. Kosmiczna pralka, nie? Tak. No dobrze, w każdym razie tu jest w środku jakaś dziura. Chyba mi nie widzicie przez nią raczej, ale... Może tu się wrzuca kostkę, chociaż w środku jest tak zrobione, że raczej nie. Zaskakuje mnie. Natomiast to jest ewidentnie jakaś szuflada, tak jakby można było coś z niej zrobić. Wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie. To ewidentnie jest ruchome, nie wiem jak to działa, czy to jest dół czy góra. Chyba jednak dół, więc jak to jest dół, to znaczy, że tam jest szuflada. Może to jest jakaś taka wieża do rzucania kostki i wtedy wyciągają się z tej szufladki. Czyli tak, tak, o właśnie tak, 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 to on sobie stoi. I ty rzucasz kostkę do środka, ona robi filiriri i spada tu do szuflady i wtedy możesz już grać.
Bo już wiesz, jaki jest wynik. Jeszcze nie widziałem w ogóle kostki. Czy są tu kostki jakieś? Zaraz sprawdzimy. Są dużo drewnianych. Zagubnika roszowałem, bo psaj ta. Dzisiaj rzezi nie powstrzyma kuby mama. Ja, ale słuchajcie, zobaczcie, że lufy, kolby, nie ma tu same kolby. To jest dziwne. Jakby co, może tu nie ma kostek, w sensie, że nie ma jakby zasłania tego typu, tego typu. Są takie domki śmieszne? Patrzcie. O. Ale kostek nie widzę. Klaserów, lunet, błysk, wasz, widzę. Jestem u sterów. Dobrze dzisiaj gracie, widzę. Dobrze. Bardzo mi się to podoba. Się w tabeli. Są woreczki. Nie trzeba nic więcej. O! Przyprawa znowu. Pamiętajcie, żel silika, najlepsza przyprawa. Dobra. So, jest taka, o, z ptaszkiem, taka z rączką. Nie wypuszczę pada. I tu jest dużo kart, nie? W sensie takie, jakieś ruiny, ekspedycje, fifi. Ja tych kart nie będę już teraz otwierał, bo to nie ma sensu, bo już pewnie czekacie na Amonga. Ale no muszę powiedzieć, że no, nawalone jest, nie? Nawalone. Może tu jest jeszcze coś? Czy to jest... Nie, to te karty takie ciężkie. No. No w każdym razie tak to wygląda. Czekajcie, muszę sobie przeskoczyć. O, żebym widział, co wam pokazuję. Czyli tak, w środku woreczki, bardzo dużo drewnianych rzeczy. Dokładnie, wystarczy oglądać regularnie, o to chodzi. Roller, bardzo dziękuję za subika prime'owego. Właśnie, jak masz suba, to wtedy dostajesz więcej, bo mnożnik jest chyba 1,2 albo 1,5, jakoś tak. Dobrze, schowam to z powrotem. Nie wiem, czy to wejdzie. Nie no, musi wejść. Jak wyszło, to i wejdzie, nie? Tylko te elementy, no na przykład to mi odpadło i nie mam pojęcia od czego, nie? Znaczy, no na pewno od tego generatora ciepła, ale dlaczego to odpadło? No nic, dobrze. I to powinno być tak. Chyba już tu. Okej. Okay. Teraz możemy pochować te długie. Gdzie te długie były? To. Chyba to są te długie. Nie. Te są wyżej. Kurde, jakie. Widzicie? Te są długie chyba. O, dobra. Rozłożyłem i teraz trzeba złożyć, nie? To najgorzej. Ja chodzę do szkoły baletowej. Oho. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wiedzieć joga? Bardzo ładnie śpiewały. Śpiewać umiecie. Bardzo dziękuję oczywiście za wszystkie tutaj duszkowanie. Znaczy, moim zdaniem trochę marnujecie swoje duszki. Duszki, państwo będą decydować o tych duszkach. Będą robić co chcą. Ja tylko mówię, że myślę, że powinniście... Dzisiaj odpalimy wszystko na streamie, co jest tylko możliwe. Mówią dead game, mówią słaba gra, a ja ciągle gram pieprzonego koda. Za gówniaka raszowałem, bo psaj ta. Dzisiaj rzezi nie powstrzyma kuby mama. Słoni chwyty, lufy, kolby. Leveluję aż będą same goldy. Widzę, co hejtują, pójdą mordy. Niech nie wchodzą mi do lobby i wakody. Do luzerów, kamperów, wasze klaserów. Błysk wasz widzę, jestem u sterów. Pnę się w tabeli, co się ręce. Dajcie łodzą dwa, nie trzeba nic więcej. Nie wypuszczę pada, futna nie odpalaj, bo to będzie zrada. Headshot, double kill, bang, bang, essa. Bugi z niosę mężnie, nie w ten już apexa. O, Wojtek, zapomniałem go. Nie da się zapauzować, okej? Wszystko wystygnie. To wy sterujcie tym dźwiękiem, ja odłożę tą grę. Dobra. Niech leży. Później się sprzątnie, no już, Zbyszek, już dawaj, gramy, tylko zdejmę tą. Zbieraj, roller, zbieraj. Dokładnie, tu bogata rodzina duszkowa, ewidentnie.
Dobra. Dzisiaj koszulka, proszę bardzo. Ojciec dyrektor, pięknie. Roller, na czacie w momencie, kiedy został odpalony, pojawił się link, powinien przynajmniej, więc możesz w ten link kliknąć i tam jak najbardziej możesz odpalić cały utwór. To jest akurat końcówka z tego utworu, bo cały utwór to jest barka w wersji metalowej, więc myślę, że jest to warte twojego czasu. Dobra. Sorry, Lizu, no ale byłeś wcześniej i przecież byłem ubrany, o co ci chodzi? Ja chodzę do szkoły baletowej. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić Boga? Jeszcze ja! Bardzo ładnie śpiewały. Śpiewać umiecie. Śpiewać umiecie. Bardzo dziękuję. Jak widać, serduszko troszeczkę podskoczyło. Ewidentnie działa, drożdżu. Bardzo dobrze. Słuchajcie, włączam konsolę, włączam się do Discorda. Kończymy te zabawy, śmieszki, heheszki. Gramy w Amonga. Co wy na to? Czy jesteście na to gotowi? No i zrozumiem. No oczywiście, przecież to jest naj... No... U dobrego ducha, tylko najpiękniejsze ciała. Teraz poglądamy trochę ciał, nie? Leżących, zabitych przez susa. Dobrze. I czy wasze ciała są gotowe? Jak tam sytuacja w ogóle? Jak tam sytuacja? Czy wy już jesteście na tym Discordzie? Mam nadzieję. Widzę, że jesteście. Dobrze. Cztery piękne osoby. O, proszę bardzo, Gocha wrzuciła zdjęcie, jak elegancko, to jest Kinder Bueno i ciemnym Kinder Bueno, prawda, popijamy, ja popijam, a ty zagryzasz, doskonale. Zróweczko, drożdżu, oczywiście kończ sobie, nie ma problemu, my tu zanim się zbierzemy do, wiesz, do ustalenia tych wszystkich spraw, kodów i tak dalej, pewnie nam jeszcze zejdzie. Dobrze, dołączmy tam do Discorda. Dzień dobry państwu. Państwo są na żywo. Dzień dobry. Cześć. Cześć, siemaneczko, bardzo miło was słyszeć. Jak tam sytuacja? Czy wy już stworzyliście serwer? Czy serwery działają w ogóle dzisiaj? Ja już stworzyłam. O, doskonale. Ale Europa czy Asia, czy kto? Europa, wszystko działa dobrze. Okej, okay, dobra, to ja zmieniam w takim razie. No dawaj, kodzik. Europa. Już podaję na tym, na Discordzie. Na Discordzie do Amonga, a ja sobie szybko zmienię kategorię, prawda? EU. Dobrze. I tu Among. W ogóle jest dziwna sytuacja, bo Among Us, to już mówię tak po polsku, nie? Straszne. Ma dwie kategorie. Tylko wrzuć do kategorii Czeko? Among Us, żeby wszyscy wiedzieli. Wrzuciłeś na ogólny. Tak, specjalnie jest tak. Jest kategoria Amongowa. To jak kogoś nie interesuje Among, to żeby go nie pingować. Natomiast sprawdźmy Among Us, bo są dwie kategorie na Twitchu i obie, wyobraźcie sobie, mają różne liczby widzów. I jakby nie wiem, o co chodzi. Może chodzi o Hide and Seek, bo jeszcze drugi. Ostatnio patrzyłem na streamę i ta z grafiką miała mniej widzów. Mniej, prawda? O to właśnie mi chodzi. Tak. O to właśnie mi chodzi. To jest dziwne, więc ja wrzucę tą bez grafiki. Dlaczego tak jest? Twitch, nie? Jakby, no spoko. Dobrze, przepisuję sobie i już zaraz się przełączę też na widok gry, bo na razie nie jest to potrzebne. Ja już się tyle, tak. Dobra. O. I tak. User not logged in, you cannot authenticate. Oczywiście. Nie właśnie wyjebało, Wojciaszku. To jest klasyk, nie? Wystarczyło grę wyłączyć. Wiesz, bo pewnie wiem. Ona była w tym.
w Quick Resume. Na, Quick ona źle na sobie ten niestety. Quick Resume. Nie ogarnę tak. tego. Mhm. No, o! Pamel Party Droszcz tutaj podpowiada. Kochany, czy to jest na Xboxa? Podpowiada? Czy to podpowiada to nam Droszczu inną takiego? Grę? No, no, no. To może na next time zobaczymy. Muszę to sprawdzić. Tylko. Okay. Dobra. Nie, nie dzisiaj, jasne, no bo to wiesz, zanim ten, ja też bym musiał ogarnąć w ogóle o co kaman, ale... A to w Game Passie, Drożdżu, czy...? Tak, to jest właśnie pytanie też, bo... No, czy tam parę groszy można zawsze... Nie będziemy wydać, no, nie ma problemu. Dobrze, ja się przełączę tu na grę. Elegancko. Co jeszcze potrzebuję? Dobrze by było mieć słuchawki i wiedzieć, co się słyszy, kto zabija, nie? Po co? Fajnie, dobrze. Na Steamie. To ciężko będzie. Może być ciężko. Dobra, słyszę już ten wspaniały statek. Już sobie, ja jeszcze rzucę tu okiem. W ogóle o czym, o jakiego rodzaju grze rozmawiamy? A to jest gra na Steamie, to kurde, to z kim? To z kim ty będziesz grać? Z kim będziemy grać? No. No jest to dość ograniczająca rzecz jednak. Proszę, ewentualnie. O, Akira! Serdecznie dzięki za subika. Ukłony. No to wy nie macie Steama? No wiesz, to, że mamy Steama, to jeszcze Adam. To fajnie, ale jakoś trzeba na nim grać, nie? Update robię. Ale update czego? Amonga. O, ciekawe. To co, ty się nie przygotowałeś, siadasz? Trochę wiesz, tak no. No. Ciekawie z twojej strony to wygląda. Dobra, ale ja jestem nadal dumny ze swojej skórki. Uważam, że jest doskonała. W sensie, no nie mogłaby być lepsza. No, no idealny czub, no. No, to prawda, to prawda. Cieszę się, że go znalazłem. No dobrze, to czekamy na Adama i rozumiem, że zagramy sobie najpierw rozgrzewkówkę tak zwaną, zanim się dołączy reszta ten. Właśnie, jedno bez ciebie Drożdżu zagramy. Gosiu, tylko ustaw jednego impostora, bo na razie w piątkę będziemy grać tak. tam szóstkę. Tak, tak. Zaraz to zmienię, jak za ludzie dużo. Nie pytają, no to jasne. No chyba, że ewentualnie ktoś ze ma jeszcze. No właśnie, poczekajmy jeszcze chwilę. Czy już chcecie zaczynać? Możemy, no myślę. Myślę, że tak? Spokojnie. I jeszcze Drożdżu. Gosia. On powiedział, że wejdzie dopiero potem. Możemy no dobra. Wycinać. Dobra. Już zmieniam w takim razie. Taką partię początkową możemy. A ten, a zaprosił kto? Macieja? Tak, on na Discordzie. On będzie za chwilę. Tak, tak, tak. Okay. Roller, czy to... Roller się pyta, czy to wąsacze? Wszędzie wąsacze. No dobrze. To teraz proszę... Same proszę, wąsacze. Same wąsacze. Ja się wyciszę z Discorda, ale mogę powiedzieć, że tak, że w dużej mierze rzeczywiście obracamy się tutaj w grupie wąsaczy, więc jak najbardziej... Dużo nas tu. Nie wiem, czy wszyscy, wiesz, na bieżąco faktycznie oglądają, znaczy słuchają podcastu nadal, bo to też nieoczywiste, ale jakby wiecie, nawet jak nie słuchają, to są z nami i to jest bardzo, bardzo miłe. To sprawia, że po prostu warto było robić ten podcast, bo po prostu spotkaliśmy dzięki temu ludzi po prostu, którzy są fajni, no. I to bardzo cieszy. Skończyliśmy się na Kill 'em All, no wiadomo, no. A pasek tych tasków jest nie pokazuje się, okej. Okay. No, zobaczymy jak ten impostor sobie poradzi, bo tak na razie to widzę, że nie widziałem ani ciała, ani nic do weaponsów. No dobra, zobaczymy. To ewidentnie rozgrzewkówka, co? Aha. No i cyk. I taski zrobione wszystkie.
Ja o dwa zrobię, oczywiście. Dobra, jedno zrobione, może drugie też zrobimy. O! O kurde. Ja obstawiam, że to Dawid, byłam pewna wręcz, bo tak dziwnie też chodzi. Też myślałem. Dajcie Dawidowi, wiecie. Że to Jakub. A gdzie było ciało? Właśnie gdzie już było mówię. Do... Dobry wieczór. Już o, mówię. Proszę. Cześć. Siema. Cześć, siemaneczko. Ja mam podejrzenia, tak, że to Jakub, ale to są podejrzenia. Poczekajmy z podejrzeniami, Wojtek nie powie, gdzie było ciało w ogóle, bo... No właśnie. Już mówię. Przy nawigacji, przy wyjściu z nawigacji leżało ciało, czyli no tak jak no ja schodziłem ze zwani. To ja byłem z Jakubem w Elektrifalu i przechodziliśmy do storage'a. Ja widziałem ciebie, Kuba, ja widziałem ciebie. Ja byłam w Admirze. Ja widziałem ciebie, jak z weaponsów schodzisz do O2. Kuba, w tym momencie. Bo i tak teraz jeszcze czas kończy, panowie. No chyba ja tak, myślę, ale no... Ja wymienię, przyszłam przez storage i do Shields poszłam robić zadania. Ja myślę, że to Kuba albo Jakub, ale... A, nie zagłosowałam. No ja też nie. Albo Jakub, skip dwa, tak jest. Trudno. Myślę, czas ja... Ale chwila, Jakub, bo my szliśmy do O2. Ty szliłeś do O2 w adminie, w sensie tym. Mhm. A dobra, już nieważne, to już później. Dobra. Dzięki za follow. A to but to jesteś ten drugi, bo jest was dwóch. Chyba. Jeden już był. Biegam za tym Kubą, bo pa... Chcę go pilnować teraz. Troszkę to Maciej. Okej. Nie mów nic. Wszyscy w jednym miejscu. 10 but 01. Widziałem ciebie, ale w innej wersji. Miałeś 2-1-0 but 0-1-2 bodajże. Nie wiem, czy jesteś tą samą osobą. Może to jest jakiś super generator ników, który i dolosował wam takie śmieszne. Czy to twój zły brat bliźniak na przykład? Multikon to może. Dzięki Rizu. Ale dzisiaj subiki wjechały, bardzo się cieszę, bardzo mi miło oczywiście. Goni Jakuba, chcę już go tam, niech się boją, nie? Ja muszę pilnować, czy robią te zadania, kurde, no bo to przecież... Górecki, kochany, no i jesteśmy na Discordzie jakby co i będzie można jak najbardziej, na Discordzie jest też kod, więc wbijaj. Oho. Dobrze. Chciałbym przypomnieć tylko duchowi, który nie żyje, w sensie Dawidowi, żeby robić zadania, bo ja już wszystkie skończyłem. Tak, jakby, ja też już nie wiem, co skończyłem. Ja tak samo. Bardzo ja ciekawe, że wszyscy zrobili zadania, piękne. Czyli to Dawid nie zrobił zadania w takim razie, chyba że... No, Dawid, zadania. Ja głosuję na Jakub. Teraz tak. Ja też myślę, że to jest Jakub, ponieważ te zabójstwa idą bardzo powolnie, a on boi się zabijać. Ale z drugiej strony... jeśli nie jest Jakub, to ty. Mam tylko wasze dwa typy. Gosiu, a powiedz mi, jak znaleziono ciało Dawida, to ty mówisz, że byłeś w adminie, tak? Byłam w adminie, potem zeszłam do storage i poszłam do Shields robić zadanie. Ale gdzie byłaś, jak już było ciało znalezione? W sensie, jak było dead body reported, to gdzie byłaś? Robiłam zadanie. Ale gdzie? Ja myślę, no mówię w Shieldsach. Byłam najpierw w adminie, zeszłam na dół i wyszłam do Shieldsów. Dobra, myślę, że głośmy, ja... Górecki, ale bez gadania to nie zagramy, no nie ma szans. Jak nie, bez gadania to nie, inaczej tak nie gramy, niestety. Poświęcasz się, Jakuba, po prostu w razie czego. Znowu nie zagłosowałem, jestem debilem. I musimy go się wydłużyć ewidentnie czas ten głosowania. Tak, głosowania, bo jest... Nice! O, proszę. Nie miałem racji, kurwa. Ale patrz, jak wyczaił, że słabo gra, nie? Że nie ten, kurwa. Pomiędzy ty dopiero doszedłeś do tego, że ja to Maciej?
A, to Dawid no, dopiero teraz ogarnął. Ja po awatarze dopiero ogarnąłem. To Gosia, słuchajcie... No właśnie, common task. Ej, ale no jasne. Ja... Tak, jak jesteś duchem, to też trzeba robić. Tak, tak, tak. Kuba, dodać common task? Jak mam robić? Tak, dodaję jeden common. Normalnie, tak jakbyś robił je normalnie, Dawid. Tylko masz plus taki, że nie musisz martwić się o ściany, bo możesz przelatywać z jednego na drugie. Więc Gosia, tak, common task pięknie i też czas dyskusji chyba dużo większym. A, wydłużyłaś to. Już się to zrobiłam. No to spoko. No to możemy grać w takim razie. To muszę w tej scenie te bicy przesunąć, bo mi się nakładają wszyscy. Lecimy, czekajcie. Nie śpimy. Tak jest. O. A, ten nowy, ten stary górecki, ale... A, no to wychodzimy, czy to zagramy to jeszcze jedno w takim razie i... No to dobra. Zagramy, czy zaraz to łączy. Nie chcę kodzik. Okay. A Gaś, na Discordzie w ogólnym. A jest coś takiego jak movement speed? Jest. Ale wy już zaczęliście. Jezu, to nie dołączę teraz. No tak, poczekajcie problem. Chwilę. Poczekaj, Adaś, po prostu. Dobra, nie gadajcie, słuchajcie. Aha. Kurczę, no to ja pamiętam. Ja byłam w adminie. No widziałem ja ciebie, Gościa. A potem weszłam do drożdżu, ale nie wiem kto i co z dobrym duchem Dawidem. Ja jestem w nawigacji. Ja też nie jestem w nawigacji. Ja przeszedłem z VIP-ą. Gdzie było ciało znalezione? Jakub, gdzie ciało znalazłeś? Znalazłem w kafeterii, ale widziałem kogoś na lewym boczku. Na lewym boczku. No. Tam upper engine? W sensie tak jak z kafeterii w lewo idziesz do upper engine. Ale widziałem i medbay, po prostu czy? Kogoś wchodzącego. W sensie jakby z tej kafeterii poszedł na lewy jakby korytarz, tam właśnie aha. W stronę Upper Engine. Okay. I zastanawiam się, kto to mógł być. A i kolor, tak stawiam, kolor widziałeś? To... Słucham? Kolor widziałeś? Kolor? Wydaje mi się, że mogłeś być to ty. No nie, no ja jestem, ja w nawigacji, no to nie ma szans, no. No może tak. Jakie zadanie robiłeś? W nawigacji ja mam ten kabelki. Kabelki. Tam nie ma kabelków, to jest duch, tam nie ma kabelków, ja głosuję na ducha. Dobra, ja Gosia jestem gotowy. Ej, są kabelki. Zbyt długi, zbyt krótki czas nadal jest Gosia jak coś, można by go jeszcze wydłużyć. No, są kabelki na nawigacji. No, ale to musisz robić etapami. Ale trafiony. Ale macie, ale... Dlaczego nie możesz? Ale są kabelki. Chyba, że je wyłączyłaś. Okay. Nie, są? Wydawało mi się, że da się to wyłączyć. Są w nawigacji kabelki. No dobra, więcej czasu na dyskusję. Tak, daj zdecydowanie. Bo nawet na... No dobra. Dobra, to... Aha, czy wszyscy jesteśmy? Jeszcze Adasia brakuje i Górecki jest, to jeszcze Adam tylko. Może dwóch impostorów teraz. Ja dam czekał nie, i Adam jest nie. Ostatni. Jak będzie Adam. 8 osób. Co tam się u ciebie dzieje, Adaś? Adam, no wbijesz? Tak, już. Jeden impostor. A to co, dwóch impostorów na 8, nie? Dwóch impostorów, bo już 8 osób, więc to spokojnie no. Można... No, byśmy tak fajnie. Znaczy, mogę zmienić, jak bardzo... Nie, dobrze. Ja bym dał jednego. Jednego? To będzie bardzo trudne dla niego. Tak. No. Ale a tak to właśnie jedną... byśmy sobie pograli trochę. Dobra, to startuję. Dobra, a Gosiu, czy shapeshifter jest włączony? To sobie... Tak, 80% jest, ale tylko jeden. Super, 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 super. Ubud, weź tam wykrzyknik DC, ciśnij i będzie git. Jakby co, to oczywiście wbijajcie na Discorda, zapraszam, tam też zawsze wpada info, jak jest stream opóźniony, co bywa niestety częste. Ale wiecie, o co chodzi. O jas. Ja tam do tego reaktora nie dojdę chyba. No dobra, idę. Dolny chociaż...
A nie, bo to jest ten z łapkami. O, zobaczymy, Gosia, i robimy. Dawid. Dobra, jest elegancko. Kto włączył? Z Gosią włączyliśmy. Okej, okay. No to jest ważna informacja. Dawid był tu, ale... O ty kurde ty! O ty kurde ty! Jak to się reportuje szybko do tego? Aż ty kurde zabił mnie przy naciśnięciu guzika! Goddammit! Dobra, słuchajcie, to był albo Dawid, albo Jakub. Jakub skoro to znalazł, dlatego że ciemność zmienia, zmienia postać. Tak, tak. Dawid jest teraz na adminie. Dawid jest teraz na adminie i ogólnie... Zrobiłem zadania. Tak, i w ogóle ja wybiegał, jak ty, Gosia, byłaś ze mną na elektryku, przyszedł Dawid. Ja wychodzę z elektryka i biegnie drugi Dawid, właśnie jak był ten. Jak był a, alarm, to Jakub nie? Jest, tak, bo widziałam, no. Jak się przemienia z Dawida w Jakuba i nie widziałam, w którą stronę, czy był, czy oryginalny Dawid, czy nie. Ale to, no. To jest Kuba, to jest Jakub. I kurde, niestety, ale pobiegłem za tym Dawidem prawdziwym, nie? A, ale to... Ja widziałam, bo został ze mną zamknięty Jakub. I... Ej, dobra, to... Bo na kogo? Bo zaraz, na Dawida, tak? Na Jakuba, Jakub. Na Dawida, tak. Jakub jest shapeshifterem, widziałam to. Jakubu. O, za ziomek. Okay. Na Jakubu Dawida. Dobrze rozumiem. Czyli Adam jest drugim, tak? Bo gramy na dwóch, czy na jednego? Już nie, no nie wiem. Teraz, ale... ja nie mam nic do powiedzenia za bardzo. Poza tym, że byłem z prawej strony. Dobrze się bawić? Może ja? Adam. A ile mamy impostorów? Cześć, Szymulewski, witamy serdecznie. Dwóch. Nie kłamczy, że widzisz drugiego. To jest Jakub. Szymulewski, oczywiście możesz się dołączyć. Kuba, jak najbardziej. Jakub, powiadasz? Na Discordzie jest kod do Jakub. Pokoju. Więc jak najbardziej możesz. Kuba nie szyje. Tylko pamiętaj, że to, gramy z audio na Discordzie, nie? Impostor, czy nie? Żeby, bo w ten sposób chyba tylko dyskutujemy. Nie. Zaraz zobaczymy. A, no dobra. Dobra, to Jakub na pewno jest, to wiadomo. Adam? Ja myślę, że to może być Adam. Na kogo zagłosowałeś? Na Jakuba. A na pewno. Tak? No, dobra. To pewnie jest Adam. No. Uważajcie na niego. Pytanie, czy Gosia nie jest drugim impostorem? Dlaczego ja? Kurde. Przecież widziałem, jak się zmienia. Nie powiedziała wam prawdy. Strasznie dużo wiesz. No bo widziałem, jak się zmienia. Cicho. No to tego nie mogę zrobić, ale mogę zrobić elektrykala. No dobrze. Nie. Arizu, co ty kolor zmieniłeś tego? Nika, nagle. Co to się stało? Sam sobie zmieniłeś na żółty? Nienawidzę tych kabelków. No po prostu to jest niesamowite. Ale szacun dla tych projektantów Amonga, że udało im się, kurde, ogarnąć coś, co może być tak trudne, a niby tak proste w założeniu, ale jest tak trudną operacją, którą trzeba zrobić na padzie. Niesamowite. Bo myszką to chyba się jakoś robi bardziej, nie? W sensie przeciągasz myszką i tyle, a tutaj... Ach, one tak działają, jakby chciały, a nie mogły, no. No, zobaczmy, co mamy domówić. To ostatni przyszedł. Górecki był z... Adam! Adam był, bo Górecki był z nami. Tak dla mnie. Gosia, ja bo Adam. Gosia, co? Ja z tobą biegłem przecież. Ja ze Szymulewski, oczywiście. No dwa. Tak, my się w kafeterii z Kubą, z Adamem spotkaliśmy, a Górecki był już tam w kodzie. Ale... Górecki ze mną pisywał kod i ja... Tylko Adam się nie przykleił, bo ja... Widziałem, że Górecki coś długo to robi, więc i ty, i ja tak, się przykleiliśmy, a Adam nie, więc ja bym zagłosował na Adama. Tym bardziej, że Adam powiedział, że dobrze to głosujemy na Dawida. Wiesz co, jeszcze powiem ci, że widziałam też, że Górecki długo robił. Zadam, nie mówiłem. Stał w miejscu dłuższy czas i wtedy się włączył ten alarm, ale nie wiem. Nie wiem, chciał powiedzieć, że może ten. Możemy nadawać naprawiać rzeczy.
No, nie wiem, bo już nie będzie następnej szansy. Nie no, jeśli teraz wyrzucimy ciebie, to jeszcze będziemy mogli później zagłosować na Góreckiego, tak? Tak, tak. No dobra. Bo będzie nas więcej. No. No dobra. Ale to też ty możesz być. Głosujemy. Wy na mnie chcecie głosować. Przecież Górecki był teraz ze mną cały czas. Tak, to może być Adam. No ja też z tobą cały czas byłem. Tak, tak. Też byłeś, no. No, nie wiem. No zobaczmy. Co oni wymyślili? Czy Adam wyleci? I Adam jest impostorem 100%, nie? Cześć, oczywiście. Oczywiście. Very nice. Masakra. Zamknął mnie w korytarzu. Ja się zmieniałem. No. Tak, zobaczyliśmy to. Masakra. Dobrze, ale tych, fajnie, którzy jeszcze nie dołączyli, to zapraszamy, bo widzę, że Szymulewski tutaj czekał na koniec gry, więc to ale jest trochę, ten moment, żeby dołączyć. Skrócę ten czas dyskusji do 75 może sobie. No dobra. Fajnie byłoby wydłużyć czas votingowania. Tak, dokładnie. Ja też go wydłużyłam. Ta dyskusja jest taka... Nie, no voting jest tylko 15, Gosia. To ja bym go wydłużył chociaż do 25. Tak, tak, bo to by... 70, no. Powiedzmy. Mhm. Mogę do 30 dorzucić. Mówią, do 60. Mówią słaba gra, a ja ciągle gram pieprzonego kota. Łącznie 90 to jest wystarczająco chyba. Dobra. To włączam. Czekaj. To poczekaj, poczekaj, bo tu jeszcze ekipy są chwila, różne. Bo tu jeszcze nie ma ludzi. Tak, dobra, tak. Czekamy. Siema. Dzień dobry. 7 na 15. A to, na, moje dziewczyny się włącza właśnie ten. Włącza się właśnie Among Us. Dobra, to czekamy. Jakby co, ale będzie dużo ludzi. Zajebiście. O takich gier to nie grałem. Może mapę musimy zmienić. Ale zwiększę. Nie, 3 to za dużo. Ale dać 2 shapeshifterów i dać 50% szansy będą. Dobra. Siema, siema. Ja bym włączył Polusa do zamiast tego, bo to już jest skald jest za mały na tylu. No. Chociaż ile w nas będzie? 9. Ja bym zagrała jeszcze na tej mapce, już grała na takich dużo osób. Już no puszczać? Zobaczymy, no. Czy jeszcze ktoś? Nie, jeszcze do niej. Jeszcze chwilkę. To na co czekać? Tylko pamiętajmy, że też musi wejść na Discorda, nie? No bo musi mieć głos w dyskusji. No tak, tak, tak. Doszło do Discorda, tylko teraz... Dobrze. Ja szybko wbiję jeszcze na tamtego Discorda i zapytam, czy ona wchodzi. No, dajcie mi dosłownie 10 sekund. Spoczko. Dobra. Aż nie 10? Masz takiego ciśnienia, startujemy. Spokojutko. No Jezus. Dla iPhone'ów. Górecki zniknął też w ogóle. Bo nie wiem, czy on ma problemy z mikrofonem. A, dobra. To ona wbije na drugą grę. Po prostu. Dobra. Dobra, dobra. Startujemy w takim razie. Startuję. A. O, oczywiście. No to fru. Zobaczmy. Magurecki. Miłe gry. Przecież jestem tym duchem, nie? A, okej. Okay. Adam Sus. Dobry Adam? Adam. A w kogo się zmieniał? Nie, wyskoczył z wenta. Kto? Adam. Kto wyskoczył? Adam. Adam. A to też mógł być z Shapeshifter. Ale to mogę nie być ja. Ja byłam jak coś w kafeterii. Ale Polsce, mimo wszystko bym wyrzucił. Adam jaką nie, miał byłam fatmier, linię obrony. Do Weapons pobrałam dane i wróciłam do admina i znalazłam tam ciało.
ale to mogłem nie być ja. Widział dwóch Adamów? O, Lizu, gratulacje. Znaczy, ja w pewnym sensie rozumiem oczywiście, bo... no masz charakterystyczny sposób komunikacji, więc dla niektórych może on być odpychający, dla niektórych niekoniecznie. Niektórzy akceptują, prawda? Adam na adwokata, dokładnie, kurde, Adam. To równie dobrze, nie mogłem, mogłem nie być ja. Później poszedłem do tego starego. Cześć, Kerwini, dobry wieczór. Tam widziałem dobrego ducha, no i później szedłem akurat na ten, na... Ale że streamerowi nie dadzą pograć. O, przepraszam, że przeklinam. Patryk, po prawej do góry możesz sobie włączyć mapę. O, no ja Szymulewskiego widziałem. Elegancko. No, ja byłem w Sheldach. Dobra, czy ktoś jest w stanie potwierdzić pozycję Adama? Gdzie Adam był? Ja nie. Średnio. No to ja bym wyrzucił Adama, no bo ja mam niezbity dowód, że Adam wyskakiwał na kamerce, widziałem, że Adam wyskakiwał z wędrów. Ale jaki Adam? Ale słucham? Jak na kamerce? No jaki masz dowód? A może... No, na security, dobra. Dawid, na security jest takie urządzenie, że kamerki są i tam możesz podglądać kamerki różne na całej mapie. I co, podglądałeś i nie robiłeś zadań? Tak. Wszyscy na Adama. A nadal nie zmieniłam, żeby było nie widać, że czy ktoś był impostorem, czy nie. Ajajajajajajajaj, brawo. Unlucky Adam, unlucky. O Boż. No. Dobrze, Górecki, doskonale. To zapraszamy na następną grę, w razie czego. A nie, to Rizu, jakby co, to jakby masturbacja tylko, nie? To tylko to. Działa najlepiej. A, no Górecki, to tak, oczywiście, to zdarza się jak najbardziej, nie ma problemu. Ważne, że rozwiązane, zapraszamy na następną. Teraz też wycisz się oczywiście, ale możesz już dołączyć do kanału, nie ma problemu. Wtedy będziesz już, wiesz, spokojnie dołączysz, jak tylko skończymy. I będzie git! Dobra, lecimy do security drożdżu, widzę, że też martwi już. A, no to dobrze, właśnie, nie, teraz wiesz, nie spojrzałem, ale jak najbardziej, dokładnie dobry. Dobrze zrobiłeś. Okej. Okay. Na pewno to nie jest Dawid, dobra. Bo z Dawidem byliśmy zamknięci w storage. Dokładnie, jak się zamknęły ja te drzwi. Ja byłem zamknięty w kafeterii. I poszliśmy naprawiać razem elektryczność. I byliśmy zamknięci w storage, nic mi nie zrobił Dawid. Więc Gosia też była obok. Ja Dawida widziałem, jak robiłem jakiś tego. Sposób na to, transfer. Żeby wypić widział, wszystko z puszki coli, bo ja zawsze mam z tym problem. Ej, gdzie? Chlapię i nie chcę wychlapać. Nawet te małe tak samo działają, nie wiem o co chodzi. Dawid był ze mną w storage, jak się zamknęły drzwi. Tak, ja akurat robiłem transfer. I widziałem... Admina, widziałeś to, bo to widać. Słucham? Tak, mówię, że widziałeś, bo to widać. Czyli ja tu zostaję. A to nie no ma cukru. Ej, zero sugar. Oczywiście mnóstwo innych słodzików, a, innych cechów, kurde, wiadomo, gdzie ale no. Gdzie byłeś, słuchaj? Yerba lepsza? Ja? Nigdy nie mogłem się przekonać. Kiedyś yerby spróbowałem raz i niestety, ale okrutne. Okrutne. Niestety... Zapach i smak, znaczy smak to nie wiem, to mogę sobie tylko wyobrazić, ale zapach tak odrzucający, jak takie stare pety przepalone. Obrzydlistwo, niestety, ale nie mogłem przez to przejść. I spróbowałem łyka. Nope. Nie ma szans. Także yerba chyba mi nigdy nie wejdzie, no. A że klub mate, oczywiście! To tak, to ja w ogóle nie traktuję ich jako yerby. Ja wiem, że one są z yerbą de facto, tam z jakimś wyciągiem czy coś, ale no, to są napoje przyjemne, bardzo dobre, jak najbardziej, też lubię. Kto zabił? Uuuu! Mówiłam! Wow! Myślałem! Nic nie powiedział o Królewskim.
Szymulewski mówi, że Dawid go widział, a Dawid na to nic nie powiada w ogóle. What the fuck? Jak widziałem, że ja go nie widziałem. Wiadomo, kto robił sprzedaż. Nie, nic nie było słychać w takim razie. No dokładnie. No, nic w ogóle nie było. Czekajcie. Gosia, no kurde, nie mogę już tego. Wystartowała, no. Dobra, grajmy. Kurwa. No już zagrałem, no, przepraszamy wrócimy, bardzo. No. A to Gocha taka. Na ostro. Pospieszyłam się. No dobrze, to znowu będziemy biegać po tej mapie i robić zadania. No to jest klasyk, nie? Piu. Czy ktokolwiek zrobił te kamienie tak, żeby żadne mu nie uciekły? Pewnie jest jakiś za to ten. Jakiś osiągnięcie, nie? Jakaś trofka. Na myszce to pewnie tak. O, wow. Gdzie było? Gdzie to? Górecki. Gdzie było ciało? A czy Górecki tu w ogóle jest? Szłem sobie z admina w storage, widziałem jak do Electricala szłem, żeby robić taski. I w jak przechodziłem ze storage do tego korytarza, tam było na rogu, tak jakby ciało. No nie był Adam, my szliśmy z kafeterii do reaktora. Więc ja to byłam nie w reaktorze i naprawiałam. Znaczy ja robiłem kabelki w adminie i jak już skończyłem kabelki, to poszłem. To nie jest self-report przypadkiem? Ja no właśnie nie. Tak to brzmi, bo... Ale no. To może Kuba, być self, bo jak ja wychodziłem z admina, to tam Górecki stał jeszcze dość długo. Zresztą wcale nie wstał. Ale się tu nie przyjmował. Gram dosłownie parę razy w życiu, nie w tą grę. Tylko jak mój kuzyn. No, a co? Dawid, dobry duch, halo, słuchamy was, co tam się działo? Właśnie. Proszę bardzo, po pierwsze, Górecki, kochany, poszedłem, nie poszłem. Przepraszam, bo ja po prostu jestem za stary i by to mnie bardzo męczyło, gdybym tego nie powiedział. A druga rzecz, to ja zatrzymałem się na weaponsach, ponieważ strzelałem do tych kamieni. I to jest długie zadanie. Zatwierdzam. Dziękuję. Ja też tam strzelałem. To co robimy? Skipujemy, czy co? Górecki. Albo Dawid, albo Górecki. Okay. Ja Góreckiego ja na razie nie mam przekonania. No. Robiłem długie zadanie z tymi probówkami. Ja bym skipnął, no, bo jednak trochę mamy mało dobra. No już ja zagłosowałam. Tak możesz sobie pójść, no dobra. Może i masz rację, a jak nie mamy racji, to damy więcej. Dowiemy się, bo nie zmieniłaś chyba, tak ustawienie? A no tak, nawet nie... Oj, niedobrze. A poleciał? No. Ale nie zauważyłem. Nie wytypowaliśmy dobrego impostora. Och, jeszcze to światło, oczywiście, kurde. Komunikacja. Powiedzcie mi takie coś, jeżeli w Medbaju ktoś się pojawia, gdzie? W zielonym miejscu. Jakby. Ja widziałam, słuchajcie, szłam od O2 i widziałam dobrego ducha wcześniej w nawigacji. I nie wiem, jego widziałam tylko po drodze. Nie, no bo ja robię zadania, no. Ja z nawigacji przeszedłem na dół na Shieldsy. Znalazłam w Shieldsach znalezione. Znalezione w Shieldsach. No to ja tu wchodziłem dopiero. Ja w tej chwili wchodziłem do Shieldsów. A ty od której strony wchodziłaś? Ja widziałeś. Wiesz, nie wyszedłeś? Nie, ja wchodziłem od góry, a to od której strony? Ja szłam w O2, poszłam robić zadanko i jak włączył się ten alarm, że coś się dzieje, to zacząłem iść w tamtą stronę, co nie do alarmu. No a to ja musiałem za tobą iść. I znalazłam ciało. Ja musiałem iść za tobą i jeszcze go nie zobaczyłem. Nie, bo ja cię widziałam w nawigacji. I nie wiem, czy to ty wcześniej wyszedłeś, czy to ktoś inny poszedł na przykład do storage. No nie, no, ja z nawigacji tak przeszedłem do Shieldsów i jestem tu, ale nie widziałem jeszcze ciała. Dlaczego mnie? Dlatego, że ja niedawno widziałem dosłownie. Nie, ja w ogóle miałem totalnie innej części mapy. Poszłam do O2 robić zadanie i jak usłyszałam alarm, to biegam w stronę alarmu. I zeszłam w górę. Adam! Ja myślę, że to może być... Gdzie jesteś? Nie. 30 sekund, kochani. Ja się skanowałem. Gosia. Ja Kuba, albo to... Dlaczego ja?
Dlaczego ty... pewnie, dlatego że nie, ja się najadła. Nie, nie, nie. No bo tak pewnie oceniasz mnie. Ja jestem naprawdę pewny, bo w twoim głosie nawet dobry duch by powiedział, że kurde, wchodziłaś. W sensie on wchodził i co? Czemu ja coś na siebie zagłosowałem jak jakiś gnoj? Ale ja nie jestem. Boże. Nie wierzę. O shit, nie dobrze. Ej, dwóch zostało? We are fucked. To jest jeszcze ten, wypełnia. Trzech synów matka miała. Kurwa, Gosia. Gdybym ja dobrze zaznaczył, to byśmy wygrali. Nie wierzę. Nie wierzę. Ile jeszcze będzie się wygrali? Sekundę, poczekajcie, ona już ma gotowy kod. Dobra. Wiecie co, ja liczyłem kurwa, bo jakby zabił mnie drożdżu. I nagle przyszła Gosia i ona zgłosiła to cię. Ja myślałem, że ona jakby jest crewmate'em i to powie. Oczywiście IQ i zreportuje mnie, że i wyjdzie. Wow, to zajebisty w ogóle pomysł. No to jest zajebisty pomysł. Ja stwierdziłam, że idzie za mną dobry duch i że to zobaczy i będzie przypał. Więc niestety nie, właśnie, bo ja wchodziłem faktycznie jeszcze nie widziałem nic na ziemi. Dobra, Gosia z ustawień, wyłącz confirm eject. Visual task jeszcze, tak, i visual task wyłącz i confirm eject, czyli żeby nie było... A co to są visual tasks, powiedzcie? Jak się skanujesz, to widać i widać, że... W medbayu na przykład. Visual task i co jeszcze? Aha. I confirm eject. I ogólnie bym dał na przykład troszeczkę większy cooldown, ponieważ bardzo szybkie gry są, no i kill distance na mniejszy. Jeżeli jest dwóch impostorów, jeżeli tak, tak, jasne. 20 daj. 20 słusznie. Daj. I jestem jeszcze za tym, żeby... Kurde, aż 20 to dużo, dajcie 17. Mniejszy dystans? Ej, ale nie, 20. Nie, jest okej. Okay. Jeszcze porozmawiać. Brakowało nam czasu na rozmowę. No nie no, mamy 75 sekund na dyskusję i 30 na głosowanie. To daj, głosowanie daj więcej troszeczkę. Ile tam możesz dać więcej? Chociaż tak, bo nas jest dużo, Gosia, więc właśnie o to chodzi. Zdążył się wytłumaczyć. Dobra. To potrzebujemy dobra, to jeszcze bym, to jeszcze, kurczę, za szybko, bo kurde. Jeszcze bym chciał, żeby na przykład dodać tego, nie Guardian Edge, tylko Scientist. A, Scientist? Tak. Tylko winny się tłumaczy. To w następnej, no. Miłego grania. Dzięki. No zobaczymy. Cześć Wojusty. No jak to się stało, że nie dostałeś powiadomienia? Jak to jest możliwe? Co to apka Twitcha nie zadziałała, czy co? Mam nadzieję, że zadziałała. Wojt, który kurde, umie trafiać jednak w te guziki, co? No przy takiej liczbie graczy jeszcze chyba. Oż ty kurde, Gocha. Przy takiej liczbie graczy jeszcze nie graliśmy. Musi, czy to jest drożdżu. Robiłem zadanie z Wojtkiem w Navigation, po czym skończyłem zadanie. Wojtka już tam nie było. Schodzę w dół do szlilców. Mijam drożdżu. Wiem, że nie włączyłem. Już włączam spokojnie, ale właśnie w tej chwili umarłem. To jest totalna ściema, bo po prostu Kuba widział, że ja wychodzę z storage'u w stronę, idę w stronę shieldsu. Dużo się dzieje, no. Ja widziałem drożdż, jak przechodził, ja szedłem ze storage'u do elektryka. Na pewno. I widziałem drożdża w storage'u. Tak. Na pewno nie szybciej. Na 100% drożdża w storage'u, jak chwileczkę przed zgłoszeniem, nie zdążyłem tasku zrobić. No właśnie, bo ja biegłem i Kuba zauważył mnie i się cofnął na reporta. Zresztą wcześniej co? Też, to pierwszy ja włączyłem światło po awarii. No, dokładnie. Peszek. Ktoś ze mną włączył światło, zielony chyba, Adam. Ja włączyłem. To był ze mną w elektrykalu. Ja byłam w elektrykalu. Były trzy osoby, czy tam cztery. Cztery w sumie razem były. Tam nikogo nie było. No to drożdżu, jeżeli ty nie byłeś, to był shapeshifter w takim razie. Przepraszam, ale ciężko mi uwierzyć w twoją historię, jeżeli oczywiście to nie wiadomo, co tu się dzieje. Ja widziałem storage'a na pewno przechodzącego drożdża. No więc? Jak szedłem do elektrykala, tylko tyle mogę powiedzieć. No, i szedł w stronę shieldu. Ja już powiem, no, navigation, communication shield, no.
Ja bym go na wszelki wypadek wyjebał, bo ewidentnie jakby mijał. By the way, zwróćcie uwagę, że jest, jest zupełnie nowa kampania zapięta, ale możecie wejść i możecie wejść, kliknąć w ten link, który został wrzucony teraz przed chwilą. To jest kampania dotycząca Durexa, seks, erotyzmy, więc możecie wypełnić tam ankietę. Krótka, 30 sekund, szybka akcja, a oni wiedzą, że przyszliście ode mnie, więc warto zrobić szum. Ale ja nawet nie dotarłem do storage'a jeszcze. Ciało było pomiędzy. Biegłeś ze storage'a do dobra, gra cicho. Kurwa, nieważne. Grajcie. Unbelievable to jest. Jak to żadną, Maciek, a HBO nie widziałeś? A nie widziałeś na przykład Żabki? Giuseppe Carpizzi? Nie, ze mną Pizzy? Był Jakub i jakby to nie był on, bo chociaż no, tak. Ja do Rapture z tobą, patrzyłem jak robiłeś kabezu. Doktor Edgar, o, proszę bardzo. Aha! Durex Skin Unimilka. Aha, czy widziałeś? Ale sprytnie robią. Czy widziałeś reklamy erotycznych rzeczy? Nie widziałem. To kliknij Durexa w takim razie. Lobby ananasowe. Kurde, tą hawajską to powiem wam, że chyba muszę kupić po prostu kiedyś i na streamie zjeść, żeby po prostu zrobić dymy. Żeby zrobić dymy. Ja mijałem Gosię. Ja akurat byłem na kamerach. A to może jest Dawid, dlatego że chyba tylko on mnie widział, tak? Nie wiem, ja praktycznie na Kubę. Ja przyznam, że na kamerach, ale na których kamerach byłeś? Na których kamerach byłeś? Ale kamery są tylko jedne przecież. Tylko jedne są kamery. No nie, bo jest jeszcze pod mnie ten pod... A, no dobra, byłeś na tym. No to pod mnie jest jeszcze. To nie, to ja wchodziłam do reaktora, ale nie widziałam cię w security. Maciek, to wszędzie dawaj Durexa. Nie ma to jak legitne te. Bo zaraz oni powiedzą, że to ja i... Akurat no dla mnie to wyglądało wtedy tak, jak ty byś surf reporta sprzedał. No i zobacz, to zagłosujcie. No nie było, przecież Dawid. I wtedy możecie Kubę zagłosować. Według mnie to będzie Kuba. Ja widziałem teraz, że jak przechodzi w storage'u. To na pewno nie jest Kuba. Ja Ciebie widziałem i ty nie widziałaś. Bo chodziłem cały czas z nimi, więc nie mogłem zabić. Dobra. YouTuberzy leją się w klatkach i robią dymy na konferencjach. Dobry duch. Je hawajsko. Kurwa, no nie. Największa kontrowersja, jaka się wydarzyła na tym kanale. Doskonałe, ale no, kto wie, zobaczymy. Może to zrobiło, że faktycznie trzeba to zrobić. Tylko po to, żeby wiecie, zadymić, żeby było tak, wiecie, tutaj, prawda, akcje różne, prawda. Ale niesamowite. Jak bycie duchem, poza oczywiście zrobieniem tych zadań tu, nie? Kurde, no. Unbelievable. Jak bycie duchem w tej grze, szczególnie jak są ustawione takie długie dyskusje i tak dalej, to wszystkie czasy, no to jesteś totalnie bez sensu, nie? Okej. No, come on! Dawaj jeszcze raz. No i to jeszcze. Hawajsko z Nutello, tak jest, kurde. Tak trochę to... Tak, bo tak się Dawid cieszył na samym początku.
No właśnie. To jeszcze ja powiem tylko jedną rzecz. A tam oni sobie niech dyskutują, niech prawda grają, wiadomo. Kiedyś zjadłem pizzę. Mieliśmy taką pizzerię blisko domu mojej mamy. I tam była taka pizzeria. Nie pamiętam jak się nazywała, niestety. Ale oni mieli bardzo dobre pizze. W sensie robili takie cienkie ciasto, wiecie, a to były jeszcze czasy, bo ja byłem za dzieciaka, że pizze to nie były takie super popularne żarcie, nie? W sensie, że dopiero pizzerie, mam wrażenie, że wchodziły. Nie było za dużo sieciówek jeszcze. Była Telepizza, wiadomo. Telepizza była Pizza Hut chyba też. Ale to była taka pizzeria standardowa, nie? Czasy grubych ciast, ale właśnie oni, no dokładnie, większość ludzi robiła na grubych, a tam robili na cienkim i oni mieli taką pizzę, ale to naprawdę hardcore. Taka hawajska, czyli pomidorowy sosik, mozzarella, szynka właśnie ta taka okrutna i to właściwie, nie wiem, czy to przypadkiem oni nie dawali jakiejś takiej najtańszej wędliny, nie? Po prostu taka szynka, prawie jak spam ta z puszki krojona. Może nie aż tak hardkorowa, ale wiadomo. I do tego krewetki małe, takie kreweteczki. I, uwaga, banan. Do tego oczywiście jeszcze trochę serka i na wierzch posypane przyprawą curry. To była jedna z lepszych pizz, jakie jadłem w życiu. Połączenie słonego, słodkiego, lekko kwaśnawego od pomidorów było wspaniałe. Wspaniałe. Do dzisiaj wspominam ten smak. Nigdzie indziej nie widziałem takiej pizzy, żeby dawali banana z curry. Chyba będę musiał sam sobie zrobić kiedyś po prostu. Ale naprawdę, no, przecudowna rzecz. Ja wiem, oczywiście, owoce na pizzy, wszyscy narzekają. Zło to... Aha, to było dobra w dół. Durny człowiek. No i pięknie, wygrali. Żygi owsa. Zajebiste. Udrożył na początku, kurwa mać. No, ja pierdolę. Gratulacje. No ale mi się, ale wiesz o co chodzi, bo no. Ty powiedziałeś, że on szedł z innej strony, a ja go widziałem z innej strony na 100%, co nie? Dlatego to było ten. Dlatego mi się wydawało, że to ty jednak ściemniasz. Nie, no on szedł od storage'a do shieldsów. Nie, no ty wtedy powiedziałeś, że on szedł od shieldsów do storage'a. A było na tak, Lizu, jak najbardziej pamiętam, tylko szkoda, że to był mój samochód, nie, jakby. Ale po tych latach człowiek wyjdzie z więzienia i może dalej żyć, nie ma problemu. Może streamować. Nie musi nawet do Fame MMA iść, także spokojnie. Czy scientista dodać? Miałeś scientista, no. Scientista, dobra. Jeden? I 100%, czy ile procent? Nie, 20. Tego błota. Dajesz teraz Guardian Angel. 40. Jeszcze Guardian Angel. Wow, można go pogłaskać. Tak. Jaki reaktor ci chodzi, Dawid? No bo ktoś tam coś mówił o tym, że coś z reaktorem można robić, będąc impostorem, no jak, czy coś. No, normalnie jak jest ten. Awaria, no to impostor może go też rozwiązywać ten problem. A, dobra, okej. Okay. To nie wiedziałem. Miłej gry? Miłej. Dawid Sus. Z kim miałbym się prać? Z Elonem Muskiem? Gdzie tam? Co mnie tam Elon Musk obchodzi? Właśnie to jest... Kiedyś nawet ktoś zadawał to pytanie, jak graliśmy jeszcze w tego. Jak graliśmy w Ważone, pamiętam, że jakby ten temat się pojawił, bo... Seba chyba z Kubą o tym rozmawiali, się zastanawiali, komu chcieliby dać w czapę, nie? Tylko to raz, że to nie jest oczywiste, bo jakby... Okej. Bardzo dobre miejsce w ogóle, bo tu mało kto... Znaczy, jak ktoś ma to zadanie, to zrobi, ale... I zastanawiałem się nad tym pytaniem też, ale... Kurde... Bo to... Bardziej jest pytanie tak.
ja, jeżeli chodzi o umiejętności walki, mam absolutnie zerowe. Więc wydaje mi się, że stawianie kogokolwiek przeciwko mnie byłoby bez sensu w ogóle rzeczą, bo ja i tak przegram. Więc w takim razie co, drogą eliminacji miałbym wybrać kogoś, kto jest po prostu jakimś słabeuszem tylko po to, żeby nie dostać za mocno. Jakby... A, że epickie... A, przepraszam. Epickie zestawienia. No tak, Ziobro vs. Stonoga. No, no to, to ja bym chciał zobaczyć. To bym chciał zobaczyć, no. To bym chciał rzeczywiście zobaczyć, to zdecydowanie. Michał Wiśniewski versus żony. Michał Wiśniewski mógłby się w klatce spotkać z... na przykład z bankructwem i... może by wygrał tym razem, ale... A że od kogo bym chciał... od kogo bym chciał dostać po mordzie? A czy, przepraszam, czy gale Fame MMA są, są uniseksowe, czy jakby, bo może trzeba odblokować jakiś kink, nie, jakby. Nie, ale tak, no nie wiem, czy ja bym, czy byłaby osoba, której chciałbym dać po czapie, bo ja pamiętam, mam jedno wydarzenie w swoim życiu, kiedy faktycznie użyłem siły fizycznej przeciwko komuś z takim założeniem, że mam tej osobie zrobić krzywdę, nie? W sensie, że no to była jakaś tam bitwa na tam pobiliśmy się na korytarzu, nie? W szkole z jednym ziomeczkiem. To jest ciekawe, ten ziomeczek dzisiaj robi zajebiste plakaty i mega, mega w ogóle wspieram jego działalność, bo ma taki talent skubany, graficzny. Wygrał w ogóle kilka konkursów i jeżeli na przykład jesteście z Warszawy i byliście w Warszawie w zeszłym roku, w okolicach 11 listopada, to on zrobił taki plakat, że jest taki płotek, białe, czerwone kolory i ten płotek był przewrócony na drugą stronę. Może to widzieliście, bo one były rozklejone na plakatach. Bardzo fajne plakaty. W każdym razie to mega utalentowany ziomeczek. I to z nim właśnie się pobiliśmy na korytarzu i pamiętam, że to był pierwszy i ostatni moment w moim życiu, kiedy zasadziłem komuś fangę w nos. Tak, teraz rysuję lepiej. Nie, ja po prostu... Wydaje mi się, że wtedy... nawet nie wiem, o co my żeśmy się pokłócili. Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu jakoś, no... Nie, no... Nie mieliśmy się ku sobie w tamtych czasach, ale jakby... To tylko były pierwsze klasy, nie? Ja nie pamiętam, czy to była pierwsza, druga, czy trzecia klasa podstawówki. No generalnie jakieś, wiesz, no jakieś takie szczeniackie rzeczy, no. Aha, to jest co? A, to jest ten. No dobra, to ja sobie mogę tutaj, to nie to, jak to jest, hunt jest tu? Okej. Okay. Będziemy chodzić za... Nie tu. Za... O, dobra. Tu sobie pochodzimy. Tak, ustawiłem ziomka do pionu. Nie, no, no oczywiście, że nie. O, dobry. Dobry zawodnik. Ale pamiętam, że wtedy zrobiłem taką fangę, że jakby on mnie jakoś tak złapał za... Jakoś mnie tłukł po głowie od góry, bo on był bardzo wysoki, ja byłem niski. A ja taką fangę, wiecie, jak prawie jak w tym memie, i z tą grą, kurde, jaki to, to był jakiś tam kickboxing, coś tam, taka jedna z pierwszych gier na konsolę. Uppercut taki, fu! I prosto tutaj w szczenę, czy nawet nie, w nos go trafiłem i boj, bolało ewidentnie. Ale pamiętam, że po tej sytuacji już żeśmy w ogóle nigdy nie weszli w żaden konflikt. No zadziałało, nie, ale ja zawsze unikałem jakichkolwiek jakby fizycznych konfrontacji, bo po prostu ja jestem, no, słabiak, no. Matewu, oczywiście, że możesz wbijać. Co prawda ja tutaj, wiesz, no, Discord jest wyciszony, oni tam teraz grają, bo oczywiście umarłem na początku, nie? Ale jak najbardziej wpadaj... Myślisz, że wystarczy? A to Boxdel organizuje te wszystkie rzeczy? Naprawdę? Znaczy ja... Przepraszam, bo ja pamiętam Boxdela z czasów... z czasów, jak robił na YouTube rzeczy, nie?
Matebu. A, o Jezu, pamiętam. Cudowne. Boże, Matewu, jako siostra. Bokstel i Wojtek Gola. No, to są osoby zupełnie obce mi. W sensie, jak zobaczę zdjęcie i ktoś mi powie, że to ten, to powiem, aha. Bo naprawdę, naprawdę zupełnie tego nie śledzę. I, i nawet ostatnio miałem takie, mówię, dobrze jest mieć taki kawałek internetu, którego nie zniszczę. Wciąż zaskakuje mnie. No ciekawe, czy oni skończą to wiele, czy nie. Wciąż zaskakuje mnie. Także ja oczywiście, Matewu, na Discordzie jest kodzik, więc możesz wbijać. Miły kolego, no wiadomo, no czasem trzeba kontrolować oczywiście. Ja nawet nie śledzę, kto wygrał, kto z kim walczy, jakieś takie rzeczy, no bez sensu, nie? Nie no, wiadomo. Matewu, kod jest na kanale, oczywiście jest na kanale Among Us, tekstowym, tam gdzie zresztą jest zdjęcie też Gochy z dwoma papieżami. W każdym razie, no jest dźwiękowy Among Us, jak najbardziej, na dobrych duchach, panie kolego. No nie będę za Adamem latał. To jest zawodniczka, kurde, ta Gocha. Niesamowity zawodnik w Amonga, naprawdę. O! Proszę bardzo, jest reklamka gry, której podobno nie warto ściągać. Tyle tylko powiem. Wow! Gosia, zajebiście! Jakuba uciekał! Ja muszę posłuchać tej dyskusji. Bo gdzie jesteś? Ej, to może być Jakub. Ja byłem teraz na dole. Ja teraz dokładnie byłem w storage'u. Jakub szedł od reaktora, poszedł do góry chyba. A gdzie było ciało Natalii? Gdzie było ciało? To nie widziałem w kafeterii. Na początku było góry ciało? Teraz. Dobra, czyli Humienny, ty mówisz, że jesteś w storage'u. Ja w storage'u jestem, tak. No bo ja właśnie się to można mu zaufać. Ja z tobą można mu zaufać. W nawigacji. Ja nie. Mijałem się z tak, w sensie wiesz, z shapeshifterem się mijałem w nawigacji. No to tak, byłem w reaktorze i robiłem z Jakubem, ale chwila. Tak, Jakub, my robiliśmy ja byłem w Medbayu. Ale czy drugi był w reaktorze? To? Ja w storage'u mijałem. Jakub, pytanie do ciebie, czy Drożdżu nie był z nami w reaktorze? Byłem. Tam... Może to był Drożdżu, tak, albo był z nami. Chyba. Był z nami. Byłem. Bo to jest był Drożdżu w nawigacji. No ale to Drożdżu mówisz, że byłeś na nawigacji. To jak to przyszedłeś nagle z końca mapy na drugi koniec mapy? No ale ja też tam dobiegłem. Czy? Bo ja jak potem może to nie jest Humienny, dobra, to dajcie mi powiedzieć. To ja już nie mam potem jak we trójkę byliśmy w reaktorze, poszedłem przez Lower Engine przez storage do komunikacji. Aha. Tam się mijałem z Dawidem. Ja go widziałem. Tak. Dawidem. Z Dawidem, tak. I zrobiłem na komunikacji tamto pojedyncze takie przesunięcie tego bezpiecznika i poszedłem dalej przez Silcy do nawigacji. Tam się mijałem z teoretycznie Kubą i było ciało. No to był shapeshifter. Albo no Kuba. Grosiu, zajebisty shapeshifter. Wiem, że tego nie słyszysz, bo gadasz z ludźmi, ale wow. Już na mnie chuja tam kurwa w kafeterii. Pierdolę. Ja na No dobra, jest dwóch impostorów, bo zagłosowali we dwójkę na mnie. O, Matewu! Gosia i ktoś bardzo jeszcze. Dziękuję! Stopa wjechała, proszę bardzo. Jakub. Zadanka róbcie. Bardzo dziękuję za wsparcie. Proszę, nowi użytkownicy. Zadanka róbcie. Cicho, impostorze. No robię właśnie. No duch robi. I believe I can fly. Co tam się dzieje? Czy wy to widzicie?
Wszyscy kurna latają wokół Jakuba, drążu Kuba, co? Nie, właśnie, stary, czekaj. Idę tam. Ale to jest jakiś... Aha! Jezu, jeżeli to przeze mnie, to się w ogóle dzieje. A nie, nie, na szczęście nie. Jesus Christ. Ale ty miałeś rację. Water, faktycznie. Sorry. Ale to się świeciło, bo ja myślałem, że są czasem, wiesz, jak się włącza ten alarm, to wtedy tych alarmów się nie da odblokować jako ten. Dzisiaj, że się nie powstrzyma, to mama. Wciąż zaskakuje mnie. Dokładnie, Karla. Nic więcej do powiedzenia nie ma, tak jest. Ale widzę, że życie jest tak uniwersalną reakcją. Bardzo mi się to podoba. Jakub, kto tam ze mną? Kto nam został? Kuźwa. Tak dla mnie... Właśnie, kto nam został? Wiecie co? A to... Kurwa. Ja czuję, że to jest Jakub. Ja też. Dawid. On był ze mną, nie, ale nic nie zabił. Nie ma szans. Nie, dobra, inaczej. Ja uważam, że to ty. Dobra, inaczej. Ja uważam, że ja zrobiłem wszystkie taski. Czy komuś z żywych zostało jeszcze jakieś zadanie? Nie, ja już zrobiłem swoje wszystkie. A jestem martwa. Ja skończyłem w tej rundzie dopiero, bo nie zauważyłem, że jeszcze mam jedno. Aha, dobra. No to ja bym proponuję skip i czekamy na koniec task. No. Dobrze. Dobrze. Może rzućmy monetą. Nie, Dawid. Kurwa, on... Dawid się prosił o wyjebanie. Nie wydaje mi się, że to jest Dawid. Jak wyjebiecie kogoś. Też mi się nie wydaje. No tak, bo Dawid się naprawdę długo męczył z tym zadaniem i faktycznie jak mu tłumaczyłem, to zrozumiał, o co chodzi, więc wątpię, żeby to był Dawid. Kurde, no jeżeli to jest Jakub, to nawet dobrze było w tej grze. Czuje, cholera. Ale jakby komuś jeszcze brakuje dosłownie innego czaska. No, to prawda. Ale no, uciekający to sus przed dwoma crewmate'ami jest śmieszny. Dobra, skipujemy teraz w takim razie i czekamy na taski. Dobra. No dobra, no. Jak wszyscy to wszyscy. O wow! Wow! Jednak ktoś złamał się ktoś. Nie Dawid. Chyba. Chyba. Same duchy i ja nie mogę. No nie da rady przeżyć. No. Skończyć. Nie, to nice. Jakub, czemu ty nie włączyłeś ten reaktora czy tlenu, cokolwiek? Czemu nie wyłączyłeś właśnie? To dobre pytanie. Naprawdę. A Jakub, na czym grasz? Wow. Na Switchu on gra. Ale ja po prostu zapomniałem w tej rundzie, totalnie. Ja tak tu zamykam drzwi i w ogóle... A jak grasz na Switchu, to możesz biec i od razu ten? Zarządzać tym wszystkim, żeby nie było widać, że się zatrzymujesz, włączasz i biegniesz? Da się to w locie włączać, te wszystkie chyba rzeczy? Tak. Chyba tak samo tak, jak na Xboxie. Kurde, nie wiem, nie próbowałem. Dobrze. Czy wszyscy tutaj są? Czy kogoś brakuje? O kurde, ile osób? No, to jest 13 osób, jest Wotera chyba brakuje. What the hell? Nie, jest Wiktorina, to chyba Woter. Czy to... O kurde. Jest 13 osób na wysłałem ci kanale. Jednej osoby brakuje. Ja już patrzę, bo mój telefon się ładuje na ładowarce i... No dobra. No tyle ludzi rzeczywiście. Już teraz będzie trudno pamiętać kolory, kto jakie ma, nie? Ja jebie. No nie pogram dzisiaj, no nie cholery. Idę robić te zadania, no nie mogę z tymi ludźmi. Ach. No naprawdę, trzy ostatnie gry, pierwszy. Ojej. Rizu, zapraszamy. Czemu znowu? Idźmy razem. Ojtka. Widzę, że lubicie streamerów.
Ja mam prośbę, tylko kto mówił o Wojtku, bo chce ściszyć trochę. Dajcie mu wygrać. Czemu znowu Wojtka? A jak nie zginie po pierwszej grze, to będzie wiadomo, że jest susem. Gdzie było ciało? Kurna, śmiecie. Im więcej, tym lepiej. No trochę tak. Cześć Little Ginger w ogóle. Nie widziałem cię na czacie wcześniej, więc witam serdecznie. Ja tam się już w te dyskusje państwa na Discordzie nie będę angażował, prawda? Ale tak, to prawda. Im więcej, tym lepiej. Bo faktycznie, no to jest już szalone, bo teraz nawet kwestia, kto jak wygląda, jest mega istotna, no bo musimy pamiętać, że ten to ma taki kolor i tak dalej, tak ma takie subrany, taką ma czapkę, bo no, dobrze, fajnie się robi. Jeszcze takich dużych gier Among Us chyba nie grałem, tak szczerze mówiąc, więc może być śmiesznie. Ja jestem niewinny. Przekonałeś się tymi słowami, ja jestem niewinny. No, dziękuję. Ja mam po prostu na sercu dobro drużyny. Teraz się zamknę, bo zaraz Kuba mnie oskarży. Ja w ogóle chciałem słuchać. Ja chciałem zrobić zadanie na reaktorze, te pieprzone wciskanie przycisku, ale z niej się nie dało, bo... Proszę, na kogo głosujemy w końcu? Ja skipuję. Bo to wciskanie przycisku jest najgorsze. Na Adama. Ja bym głosował na impostora. Jestem ciekawy, skąd w ogóle poszły te głosy, nie? Wiem, pewnie. Pewnie Natalcia na Patryka, a Patryk na Natalcie. Nie. Bo tylko oni. Dobra, miłej gierki. Powodzenia. Tak, powodzenia. Aha, to teraz nawet nie mogę, jak se to komsy, to nawet duchy nie mogą robić swoich zadań. A nie. A, tylko nie widzę ich na tym. Better Crew Link? Nie, nie kojarzę. Maciek, dziękuję za buziaki, oczywiście za bicy. Better Crew Link. Nie, nie kojarzę. Aha, Better Call Saul? Musisz wrzucić linka, wiesz? O, ale obejrzeliśmy teraz. Ciało znalazłem przy elektrykalu, chciałem iść je naprawić. I od elektrykala wychodziła osoba. I kurde, wydaje mi się, że to był Dawid. Tylko, że Dawid ma jakby taką małą postać obok siebie, bo ta osoba miała. Ale... Tak, to ja. Dla mnie się wydaje zbyt pewne. Ale... Ja nie wychodziłem z Electricala, tylko ja szedłem od Lover Engine w stronę storage'u. Better Crew Link. Nakładka na voice chat. Idę sprawdzić, co to jest. Ponieważ państwo tutaj... Co to jest, proszę państwa? Reopen Among Us. Okej, i co to robi? Proximity voice chat, wow, nice. Tylko, że obawiam się, że to by wymagało, chyba, to by wymagało od nas gry na PC-cie, przynajmniej u mnie. Fajny to jest pomysł, bardzo fajny pomysł, rzeczywiście, ale wydaje mi się, że to by musiało niestety... A czekaj, konsole, o! Jeżeli chodzi z wszystkim, co mówi dla mnie. Dobrze, to... Patryk, ale nie wiemy, czy to... Jak go wyrzucimy, to nie wiemy, czy to był sus, czy nie. Ale to oni nie rozwijają tego w takim razie. Tak. Tam było za dużo ludzi, ja nie pamiętam, kto tam był w ogóle, tak szczerze. Nie da. Aha, tylko że oni mają wtedy... Lobby code? To nawet mają taki jakiś myk, że coś tu można zrobić. Przyjrzę się w takim razie.
A, i znajomi też to muszą mieć. No właśnie, właśnie. To nie wiem, czy to nie jest niezbyt skomplikowane. W sensie, no bo tutaj, wiesz, przychodzą ludzie, wychodzą ludzie i obawiam się, że po prostu wymuszenie instalacji czegoś dodatkowego byłoby zbyt skomplikowane. Ale okej, okay, okej, okay, no dobrze, ale super, że wrzucasz, bo to są fajne rzeczy. Ja słyszałem o tym. Słyszałem o tym, bo ktoś tam mówił o jakimś narzędziu, które właśnie samo mutuje ludzi, wiesz, robi takie rzeczy. No mi to, ja tu se radzę, nie? Jakby mam guziczek, mogę sobie tutaj przyciszyć ludzi, podgłośnić jak trzeba i dajemy radę. On się chyba opiekuje się od tego Kuby. No ja mogę zadać pytanie Wojtkowi? Tak gramy? Tak? Tak niezbyt. Zależy o co. Prób zadanka. O, jest łosa. A jego nie ma nawet. O nie. A. Ja znalazłem. Dzięki, bardzo dzięki, bardzo dzięki. To się może przydać. Znaczy, Maciek, on się jakoś integruje z Discordem, ale chyba no nie na poziomie Xboxa, wiesz. To w takim razie Natalia raczej jest czysta. Mówisz raczej. Dlaczego? A kto powiedział? Bo przez chwilę miałem lekki dylemat, czy ty czekasz na przykład na jakiegoś cooldowna, który zejdzie, żeby mnie zaciupać, czy nie? Ale skoro zginęły dwie osoby, no to musiało dwóch zabić po drugiej stronie mapy w takim razie. Bardzo więc Natalia jest czysta, więc zostaje w zasadzie tylko czwórka. Ja wchodziłem do właśnie i wtedy widziałem, że tam jest ten, że ktoś tam stoi i obok niego jest ciało. Kto tam stoi? Nie wiem. Kto tam stoi? Nie patrzyłem. No nie wiem. Dla mnie, dla mnie to śmierdzi self-reportem. A gdzie to się Dawid doleciał? Dawid się poleciał. Kto to zgłosił? Dawid, ty to zgłosiłeś. Przy twoim kafelku po prawej stronie do góry jest taki ten megafon, to znaczy, że ty zgłosiłeś lub zwołałeś spotkanie. A Drożdżo, gdzie ty byłeś? Ja szedłem z Medbaya do Upper Engine. Okej, okay, to. A ciało było jeszcze raz gdzie? W adminie. Ja jego zgłosiłem. Okej, okay, no my byliśmy w nawigacji z Natalcią, także zostaje kto? No, Górecki, Dawid i ja. Spośród, bo jeśli wy siebie czyścicie, no to nas trzech zostało. No nie wiem, ja uważam, że self-report. Ja też uważam, że to jest self-report. No. Ja wychodziłem ze storage'a wtedy, chyba, bo robiłem bez klikalu, nadal tylko tak mi się udało. Chyba dobrze. No nie wiem, dowiemy się zaraz. Dobrze, no nie dowiemy się, kolego, oczywiście zapraszamy w każdej chwili. To zależy, czy wszyscy już, wiesz, dead. Jakub? Bo nie wyrzuciliśmy nigdy. Wielkie ukłony za bicy, no dziękuję. No, ciekawe. Oczywiście miły kolego. O kurde. No, to już zrobiłem wszystko. Okej. Okay. Tu jest trwaniaczek drugi. Za Natalcią się tutaj grzebał. Nice. Ja już mam wszystko. Tak, ja mam wszystko zrobione. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Miły kolega, oczywiście audytuj, jak najbardziej sprawdzaj. Staramy się, prawda, cały czas robić tutaj popraweczki. Wydaje mi się, że to światełko fajnie się sprawdza, w sensie Unnamed 406, bardzo dziękuję za follow oczywiście. Kochany, na Discordzie jest jest kodzik. Nie wiem, czy będzie miejsce jeszcze. Nie wiem, czy będzie miejsce jeszcze. Kurwa, miałem iść reportować właśnie do osób, bo widziałem na kurwa. Wiedziałem, że widziałeś, ale ja cały czas właśnie szukałem Góreckiego, bo cały czas, bo był po tej prawej stronie i już go łapałem od czasu, kiedy zabiłem Natalię. Dobrze, miły kolego, oczywiście, ty zajmij się jak najbardziej tym. Gdybym nie spotkał Góreckiego, to już bym na ciebie czekał. Ja, wydaje mi się, że to jakby spoko wygląda, że działa tak jak działa. No nie, wydaje mi się, że spoko. Powinno pulsować jeszcze, nie wiem dlaczego teraz nie pulsuje, ale może będzie pulsować, jak będę miał trochę większe tętno.
mógł trochę pograć z puszką z nami. No właśnie. Witam. Znaczy, no nie zabijajcie mnie od razu. Tak, tak, ja polecam, ale oczywiście nie przejmujcie się. Nie robię tutaj takich zasad. Trzeba włączać. Ej, słuchajcie, umówmy się, że nie zabijamy dobrego ducha. Ja bym włączył. Ja bym włączył Poczesa. Nie umawiamy się tak. No mów. Proszę mnie bić. Proszę mnie bić. To w ogóle włączać, tak? Ja bym włączył Polusa. Oczywiście, kurde, że w ogóle nie przeszkadza. Ja to cały czas wiecie. Ja bym wolał Mira, thank you. Ja kocham w ogóle mojego skina teraz. Piękny jest. Ja cały na biało. Miłego. No zobaczymy. Proszę bardzo, w smakosze pizzy Giuseppe. Kto ma chęć? Bo ja mam. Ale dzisiaj robiłem, dzisiaj jadłem trzeci dzień z rzędu przygotowane przeze mnie samego. Bardzo polecam. Oj, kwestia smaku. To jest polędwiczki wieprzowe. Dobra. Tak, tak, tak. Polędwiczki wieprzowe w sosie pieczarkowo-musztardowym. I powiem wam, bo to jest tą musztardą francuską, więc te cała gorczyca jest w środku. To jest niesamowicie pyszne. Niesamowicie pyszne. Dawno nie jadłem tak dobrego obiadu, zrobionego przez samego siebie. I naprawdę weszło bardzo dobrze. To jest jeden z moich ulubionych. Mięso pewnie można czymś zastąpić, jak ktoś nie je mięsa albo nie lubi wieprzowiny, to może pewnie jakieś coś innego, ale naprawdę, no niesamowita rzecz. Pycha. Jest zresztą w ramach tam oznaczone na kwestii smaku jako jeden z, jak to się nazywa, tam jakieś wyróżnione przez kwestię smaku. Kurde, ale dobre to jest. Także trzeci dzień jedliśmy i z każdym dniem było coraz lepsze. Oj. Ja tylko powiem, że nic nie widziałem. Robiłem zadanka, nic nie widziałem, więc nie mam żadnych podejrzeń. Cześć, fajnie, fajnie, że jestem, co? Dobrze cię słyszę. Dobrze. Ja mam podejrzenia. Dobra, no mów. Wiesz, to osoby, ciało było, jak się wychodzi z nawigacji? O, tak. Ja byłem w adminie, robiłem taska, bo byłem w elektrykalu, ale później poszedłem do admina. Dobrze, ja robiłem w rejestrze. Sorry, oczywiście miły kolego. Zawsze mam tą pierwszą scenę. Nie pamiętam o tym, ale... Ja się przed chwilą miałem z Gosią na drodze z storage'a do Electricala. Ja mam wrażenie, że to jest Vitorino, bo z kimś byłam w Electricalu wcześniej jeszcze i on tak do nas podchodził, chyba Górecki był ze mną. Dziękuję bardzo. I on tak do nas podchodził i się cofnął, bo byłam tam ja, jeszcze dwie osoby. Ale to wiesz, czemu się to robi? Ale Smulewski na pewno, nie? Bo też widziałam, jak robił taski i zajmowało mu to odpowiednią ilość czasu. Gosia, ja się cofałem, bo wy tam wchodziliście, zostawaliście razem sami. Dokładnie, więc warto było sprawdzić, czy nikt nikogo nie zabił po prostu. No właśnie, więc nie ja wiem, ja byłam czy... w Electrical, poszłam później do storage po paliwko, wyszłam z paliwka i szłam do Lower Engine znów tam do paliwa, żeby napełnić dalszą część zadania zrobić. Ja byłam w Electrical i robiłam to. Ogólnie taki sus movement był tego. Taki sus movement był ta osoba, która tak przychodziła i co chwilę lukała do Electricala, jak robiliśmy Górecki, taski później. Nie Górecki, niebieski. I Vitorino to był. Dlaczego Vitorino się nie sprawdzałem, czy... Niebieski ja jestem. A Vitorino. Ja bym... Vitorino to jest przecież water, Gosia. Ale ja uważam... No to water, mam wrażenie, że to water. Dobra, Gosia, no ale proszę, żeby ciebie wyjebać, bo mnie to już denerwuje autentycznie, że ty tak rzucasz oskarżenia, jakie tak, ci... No teraz tym bardziej no to musi być water, dobrze. Tak zaglądał do nas, a teraz się tak obraża. Ja się zgadzam z waterem. No, spoko, mogę was zostawić na nieskończone i może to i się obrażę. Może być drugim. Bo może być czekamy. Drugim. Pozwolicie duchowi coś powiedzieć tylko, czy nie bardzo? Nie podpowiedzcie mi coś. Powiedzenia. No. Mogę? Dobra. Uf. Ja ci kurna ufałem. Teraz byś ręki nie miał.
No. Wiem, ostatnio też zauważyłem, że jak szeptasz do Eko, to odpowiada ci szeptem. Icho. Mikrofony można wyciszyć jakby co, tylko tak właśnie, mówię. Właśnie, nie trzeba szeptać. Oh, fuck! Nie wiem teraz, gdzie by mi mignęło, no. Będę musiał to jeszcze raz robić, nie wierzę. Gdzie było ciało? Ciało było w nawigacji na korytarzu. Ja robiłem zadanie w oponcach i schodziłem w dół do nawigacji i ale tam leżało ciało. Przecież, a nie, to security, dobra, nieważne. Nie, ja byłam w Lower Engine i zrobiłam ostatnio, byłam wszystko zrobić. Ja szedłem od admina w stronę kafeterii i na Weapons się zatrzymałem, bo miałem na nawigacji ostatnie zadanie. I tak, myślę, że to nie był admin, bo też go, znaczy to nie był Dawid, bo widziałam go w minie, jak uploadował pliki. Ja widziałem Drożdża i na talcie widziałem cały czas na security i Drożdżu siedział na kamerach. Tak jest. Tak, to i tam też był dobry duch. Podejrzenia. To słuchamy dobrego ducha w takim razie. Ja nie mam z tym nic wspólnego, ponieważ jestem w reaktorze, więc to nie ma szans w ogóle, żeby to się wydarzyło. Ja w reaktorze robię ten nieszczęsny Simon Says. Gosia, robił zadanie wyjebać Gosię, bo podejrzewa z dupy. Widzicie? Wcześniej jak atakowała ale tego prawda, Gosia, atakowałaś Wortera, go, no, to kogo nie, nie, no tak ogólnie to... ostatnim impostorem, moim zdaniem. Bo ja, Kuba byłeś, ja byłam w Lower Engine, zrobiłam ostatnie zadania, mam wszystkie zrobione. Ile Kuba się zostało zadań? Dwa. Ariuszur? Gosia? Jedno no. Navigation, tak, do Lower Engine zrobiłam w lewym dolnym rogu tą pompę, ostatnie zadanie z paliwa. Słuchajcie, ja mam ostatnie zadanie w reaktorze Simon Says, Upper Engine jeszcze mam do zrobienia, więc jest możliwe, że Wojtek, jak... A co to za zadanie w reaktorze? No ten Simon Says tak zwany, czyli musisz powtarzać te, takie jest dziewięcioprzyciskowa, i ja też tego nienawidzę, nie? Jaskie góry, nie ma sensu. Zróbmy zadania, no, jest nas dużo tak, chyba, co? Gosia, głosuj na mnie, oczywiście Gosia, dokładnie tak. Sorry, Gosia. Widzicie? Dwóch hejterów. Jest was dwoje, albo jest dwóch jeszcze impostorów, bo Dawid widziałam Dawida w adminie i ty widziałeś też, że też uploaduje pliki. No to jeżeli jest dwóch impostorów, to przed chwilą przecież mówiłaś na tego, na Wotera, żeby go wyrzucić. Ale jeżeli jest dwóch impostorów w takim razie, no to ty jesteś sus teraz. Trochę, zobaczyłam, ile na mnie zagłosowało. Koniec dyskusji, kochani. Koniec dyskusji. Mówiłeś, że tam był impostor na 100%, a teraz mówisz cicho. Panu... Dobra, nie ważne. Albo ty. To możesz być ty teraz, tak myślę. No ciekawe, kurde. Gosia potrafi zdominować dyskusję, to prawda. Ale... Dawid przy kafeterii, Drożdżu, Jakub, Dawid, Jakub, no kurde, Drożdżu stoi, dziwnie stoi, podejrzanie stoi, dlaczego on tak stoi długo? Nie rusza się, wywaliło go z gry, czy? Co on tak stoi? Widzicie to? Jakub tu, kurde, ale nic podejrzanego nie widzimy, no. A Drożdżu no, zablokował się totalnie. Nice. Symulacje. No. Ja widziałem, jak zabijał w aperę. Ja widziałem, jak Jakub zabijał. Jakub zabijał. Zabijał z piętnastki. Miałeś najgorszy timing, jaki mogłeś by przyszło akurat. Jakby widziało to dwie osoby. Ktoś był ze mną w Upper Engine i może to potwierdzić.
Akurat dobra, widziałem, jak ty zabijasz. I akurat później jeszcze jedna osoba weszła. Dlatego zareportowałem to od razu. Jakbyś zabił... Jakbym zrobił selfa, to bym od razu bym nie zareportował, jakbyś tam... Niesamowicie się broni. Niesamowite, naprawdę szacun. To było tak szybkie, ja nie zdążyłem Y... Ziomek nigdy nie dostał mandatu, nie? Bo tak zakręcił, tak policji nakombinował, że... Zawsze go puszczali. Krzyczą na siebie, krzyczą. Communications i dokończyłem zadanie, już nie pamiętam, gdzieś, kurczę, w adminie, ładowało się te pliczki. Matewu wyrzuciło jakby co? Jeżeli oglądasz, a nie powinieneś oglądać streama. Ja szedłem z dolnego reaktora później tam na górę akurat i jeszcze Kuba mnie widział po drodze. To w takim razie... Ja bym zagłosował na Kubę. To był Jakub. No, zielony zabił w apel. Znaczy nie Kubę, tylko tego zielonego. No tak, no to był Jakub. Bo Drożdżu stał na kamerach początkowo. No, i z nim... takie głupoty głosować na Kubę. Naprawdę masakra. I nie wierzę, że ktoś... Dobrze. Macie impostorów tam. Powodzenia. Jeśli nie, no to wydaje mi się, że to może być Natalcia i Szumulewski. Patryk. Rzucili Jakuba. A jednak. Wow. Proszę, jaka ty jesteś gorącej młodzie kompana. To dobra, ogarnij się. Dwie osoby wyjewaliście. Chcesz tak denerwować. No i co z tego? Tylko gra. To tylko gra. O to właśnie w tej grze chodzi, co nie? Mówię o posłuszeństwo. No, ale... It's only game. Dobrze, Mateusz, dzięki. Siema. Trzymaj się, Mateuszko. Cześć. Hello. Wow, ale potężnie, potężne granie było. Potężne granie, naprawdę, piękne, kurde. No, ja tak zabiłem na oczach Jakuba, co nie? Szybko no. Report od razu. Okropne to było. Ale mówię, jak słuchałem twoich tłumaczeń, to mówię, pewnie nigdy w życiu mandatu ci nie mogli wlepić, co? Komu? Tobie właśnie. Z każdego myślę, by się wyłgał. Firmę prowadzę w sprzedaży, pracuję, to ja ci wszystko wcisnę. Ja bym prezerwatywę Michowi z zużytą wcisnął. Dobrze, czy wszyscy tutaj są? 12 osób. Chyba tak, na Discordzie 12 osób, to kogoś jeszcze brakuje w takim razie. Nie, ktoś wyszedł. Jest Adam Górecki. Matewu wyszedł, bo mówił, że mu się... Na ogólnie jeszcze jest jakaś Kasia. I jej nie ma tutaj. Co to za Kasia? Nie nam powiem. No to nie Natalcia jest Kasią przypadkiem? Nie, Natalcia jest Natalcią. Natalcia jest Natalcią. Kasia 1993. Ktokolwiek to jest. No dobrze, słucha sobie, no. Dobrze, to lećmy. No mam takie pytanie, kiedyś będzie jakiś zlot jest łosów? Już włączamy? Były. Będzie. A z tym polusem. Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Włączy czy nie? Słuchajcie. No włącz polusa, włącz polusa. Co to jest polus? Inna mapa. Inna mapa, większa trochę. No okropna jest ta mapa. Ale na tyle osób jest git. Drożdża, ale też fajnie gra według mnie. Możemy spróbować na innej, później się wróci. Dobra. No nudno jest na jednej. Puszczać? Tak. Ta jest. Ile można to samo? Czemu nikt nie... A, no dobra. Trzech synów matka miał, dwóch słynęło z mądrości. A trzeci co do głupi poszedł. Miłego. Pięknie. No właśnie, humiennemu telefon z Androidem sprzedać. To jest dopiero zadanie. Kurde. A to od góry się tu wchodzi. Kurde, nigdy nie pamiętam. A drzwi! No nie wierzę. A to trzeba wszystko włączyć? A. Czy wyłączyć? Właśnie nigdy nie pamiętam. Och. Czekajcie, tu, dobra. Kołdra z wielbłąda. No. Co tu się robi?
No come on. Undead jest sprzed 10 sekund. Okej. Okay. Wow. Tak, mogę się poczekać jeszcze 3. Jak to sprawdziłeś? Vitalsy mam. Aaa, oh, nice. Scientist ma przenośne Vitalsy. Mhm. Gdzie było ten? Gdzie było to ciało? No dobre pytanie. Ja wam powiem. Koło laboratorium, a pomiędzy dropship a laboratorium. O, to ja byłem na dole po lewej weaponce. Ja byłem w weaponce, a później poszedłem do komunikacji. I wyszłem z komunikacji. A to 50 sekund znowu. To jest dużo czasu. 10 sekund. No. 10? 10-15. No. Ja niestety no jestem... To Natalcia mi mijała. Ja niestety w laboratorium jestem. Ja byłem jestem. Ja byłem w komunikacjach z weaponsów. Bo ja byłem w weaponsach i później poszedłem do komunikacji. Tam ktoś był. Robiłem ja byłem i... A nie, w komunikacji to nie. Tam był Adam. Ja potem poszedłem na dropship, bo tam mam dwa taski. Ale chwila. Ja byłem z Jakubem w weaponsach i nie widzieliśmy cię, żebyś wychodził z weaponsów. Ale ja byłem pierwszy w weaponsach. Ja byłem pierwszy w weaponsach. Adam, bo ty tam wchodziłeś do communication. Tam był Górecki. Tak. No, był, tak. A, okej, okay. No dobra, no to jego historia się zgadza. Coś tam no to... A Wojtek mówili, że ty byłeś w laboratorium, a tam niby było ciało z tego, co... Nie, ja jestem teraz. Dlatego mówię, że to jest bardzo niefortunne, że skończyłem tę rundę niestety, blisko laboratorium. Bardzo niewinnie. Dobrze. No ja też nie, ale jeszcze mi robię to zadanie takie z rakietą, że ona jest niestabilna i trzeba naciskać wszystkie guziki po kolei. Te RB, LB i ja dolne też. Ja też wiem. Okay. Ja też tak powiem, bo nie mam pojęcia. Nie wiem, dla mnie Natalia Sus. Chociaż nie wiem, ja tak widziałem. Mi się wydaje, że to nie ona. Dzięki, Gosia, to na pewno ty, kurwa. Ale ty jesteś niemiły. No, ktoś na mnie głosował, więc nie zdziwił. A dlaczego ja? Miłej gry. Właśnie, no to byłem ja. Okropny jesteś, Kuba. Oczywiście, Korna dokończył swego dzieła. Unbelievable. Słuchajcie, widziała mordercę na własne oczy. Zobaczę. O. Był to Górecki. Widziałem na własne oczy, jak zamordował. A gdzie cię? I od razu zraportowałam. Proszę, w ofisie, bo poszedłem. Ja byłem w dropshipie, robiłem zadanie. Nie, o co ci chodzi, ja jestem dosłownie w dropshipie. Widziałam. Zadanie, mam dwa. Ale mam tutaj dwa zadania, mam laboratorium. A może to byś też shifter, no. To robię zadania w dropshipie. A gdzie byłeś? Na końcu. Ja jestem w dropshipie. Przecież ty Górecki robisz sam pod początku zadaniem. Przecież jak żeśmy zaczęli grać... Ja robiłem zadanie w ofisie z Wojtkiem, obok ofisa tam w tym pokoiku. No to może być, że na moich oczach zabił, bo shapeshifterem się nie bał. To tłumaczenie shapeshifterem może być takie 50 na 50, tak, nie? Wiem, ale ja byłem nie w dropshipie. Sorry, jeżeli to ale kto robi na dropshipie w połowie gry zadania? Dokładnie. Kto robi na dropshipie? Przecież ty zaczęliśmy wszyscy grę i wszyscy praktycznie pobiegli na dropshipa, tylko jedna, bo dwie osoby zeszły na dół. Dla mnie to nie jest dziwne, bo ja tej mapy nie znam w ogóle, więc więcej się nie wiem, jak od Góreckiego. Ale ja widziałam, jak Górecki zaczynają z grę. Niesamowite te dyskusje, ale faktycznie ten dropship jest podejrzany u Góreckiego. Nie zwróciłem uwagi, czy on zabija, bo mnie akurat któryś inny skasował, ale rzeczywiście dziwne jest to, bo dropship jest od razu na mapie, zaczynasz tam grę i faktycznie te zadania są od razu albo jedno, albo dwa na górze, nie? Więc... No sus, no. Strzelanie do asteroid to mogę chyba potwierdzić, bo ja robiłem w weaponsach i chyba było to... No spoko, wypierdolcie mnie, że u mnie. Uwielbiam, ta gra wzbudza we wszystkich najgorsze emocje, wow. Najgorsze. Górecki był legendarny. Mnie przekonaliście, że to był shapeshifter i nie zagłosowałam na niego. A ja uważam, że ty Gosia i chuj. Dlaczego? Bo oskarżasz, kurwa.
Z dupy. Ogarnam cię. Ołe strumienie. No zawsze tak mam. Złote strumienie. A tak mam po prostu. Ej, wiecie, że trzeba drzwi otwierać sobie samemu. Nie wiem, czy wiecie. Klikajcie na drzwi, jak są zamknięte. Taki tip. No. Unbelievable. Jak można nie trafić w coś takiego? Coś niesamowitego. O, to też męczące. No. O, dobra. Wszystko zrobione, a nie jeszcze. Lab. Aha, bo to jest dobra. Okej. Dwa dedy. Adam wyciąga. O, na początku rundy. Teraz wziął przed chwilą. Nie. To było emergency. To... Ktoś zginął? Co? Mam takie przypuszczenie, że to może być faktycznie Gosia, która tak bardzo się kłóciła z Kubą. Kuby nie ma. Biedna Gosia. Gosia, biedna Gosia. Impostorów trzeba być uważnym, bo dwie osoby zginęły prawie w tym samym momencie. No, to na pewno nie jestem ja. Na minus 25 w laboratorium. Tak źle wyrzucimy, to jest bida. No, byłam w laboratorium i ustawiałam temperaturę. Także znam dokładnie zadanie, mimo że gram drugi raz w tej planszy. Ja się z tobą minęłam w specimenie. Przecież się tam minęli i ty wychodziłeś. No to jest a gdzie było ciało? Ale mieliśmy się wziąć, ja stałam. Ja naprawiłam ciało. Było widać. Naprawiłam światła jak... z drożdżem. Nikogo... Jezu, daj ten natarcie. Ja nikogo nie miałem. Dokładnie tak, Maciek. To na pewno nie jestem ja. Krótka piłka. Po prostu na pewno to nie jestem ja. Okej? Okay? Jasne. Wszystko jasne. No, przecież dlaczego miałbym ci nie wierzyć, nie? Stanęłam przy drzwiach do specji i zaczęło... Było widać twoją fałkę, w sensie, bo ja stałam przy samej krawędzi drzwiach i dosłownie napierałam wręcz na te drzwi, bo widać tylko tak jakby tylko tą pierwszą twoją literkę, więc tylko ty jesteś na W, więc to ty byłeś. Więc ja weszłam ze specji, za mną ja się drzwi zamknęły. Mieliście Natalię? Nie wiem. Ja byłam w laboratorium z Adamem. I później jak ja robiłam zadanie w specji, to się światła już zapaliły. Ty miałeś ja się to wcześniej naprawiłam z drożdżem. Adam, czy miałeś na tarcie? Na tarcie? Nie, nie widziałem na tarcie w ogóle. Jak mogli mnie widzieć, skoro były światła wyłączone? Ja ryzykuję, bo to w ogóle się nie klei. No ale jak mogli mnie widzieć, skoro były światła? To jest bez sensu. To właśnie nie widziałem. A jak to jest Gosia? Jeszcze widziałeś jak robię zadanie, ci jeszcze dokładną nazwę powiedziałam. Albo ty i Water jesteście tym. Niesamowite. Niesamowite, jak oni grają. Drożdżu. Unbelievable, ziomek, nie? Dobra, nie rozmawiamy ze sobą. To jest jedynym już został, o kurde. Wow. To się udało, że coś dotyka. Aj, nie podszedł do góry, widzicie? No dwóch nie zabije, kurde, naraz. Niestety. Czeka, aż pewnie wiesz. Czeka. Ale się ruszają doskonałe. Oj, teraz jest szansa na Vitorino. Skasowanie. I to się wydarzy. Aj, uciekł. Jest dobrze, kurde, drożdżu. Teraz to nawet kibicuje. Ajajaj, wydaje mi się, że to Gosia. Tak, jasne. Nie wiem, czy to nie Adam teraz. No. Ej, dobra. Bo drożdż jest bezpieczny. Cicho. Powiem. Gosia, nic nie mów. Ja zostawiłem Gosię z Vitorino i poszedłem sobie i zaraz chwilę jest Vitorino martwy. Więc nie, co się tam wydarzyło, Gosia? Zostawiłem was. Dobra. Kłamiesz, bo to jest Gosia. To jest Adam. Adam. Drożdżu, dawaj na Gosię. Drożdżu, dawaj. Staliśmy tam we trójkę z minutę. I po prostu nic nie robiliśmy. Ja stwierdziłem, że pójdę sobie, bo chciałem już zgłosić, żeby ciebie, drożdżu. On to wygra, zobaczycie zgłosić, to. Że ty jesteś po prostu, bo już trochę im zaufałem. Ale to była Gosia, zostawiłem ją i
Nie, jestem ja pewna tego, że to Adam. Zobacz, jak kręci, za długa jest ta historia, to jest Adam. Pojeżdżam teraz historia. To jest najlepsze. Oni się wybijają sami. Gosia, jakbym zrobił... Drożdżu nie musi nim powiedzieć ani słowa, czajcie to. Zrobił self-reporta. Nie, Drożdżu to jest ten. Drożdżu to Szumilewski jest handlowcem. A jak ja ostatnio zrobiłem zadanie? Bo ja właśnie zrobiłem ostatnio i szłam wcisnąć przycisk, żeby zapytać się, na jakim etapie jesteście. Dwie minuty temu. Adam kłamie. On to rozegrał, kurde, niesamowicie. No w komórce no, przycisk. No. Aha, dobra. Nie wiadomo, gdzie było ciało. A gdzie się rozdzieliłeś z Woterem? Tam, gdzie się patrzy na kamerkach. A Gosia, gdzie ty jesteś? Ja jestem przy storage. Sprzedaj mi i wcześniej byłam w odpadku, ten tam długopis. Dane, poszłam do communication, zrobiłam upload i to było moje ostatnie zadanie. O2, O2 do communication. Ja nie wiem. Drożdżu, dawaj, no, da Gosię, no nie możemy inaczej. To jest Adam, na 100%. Zajebiście to zrobię. Mówiłam, że to Adam, za dużo mówił. Ja chciałem tylko powiedzieć, że była to gra... Arcydzieło. Piękne to było. Arcydzieło. Kurde, Drożdżu. Kto był jeszcze w tym Drożdżu? Natalia, Drożdżu. Ale nas załatwił. Nic nie musiałeś robić w ostatniej. Czemu ty nie powiedziałaś, co się tam wydarzyło? Przecież ci mówiłam, że byłam w Office O2, pobierałam dane, poszłam, a zrobiłam upload i szłam wcisnąć przycisk, żeby powiedzieć, że wszystkie dane ja mam zrobione i zapytać się was, na jakim etapie jesteście. A to no nie wiem, to Gosia, ja cię zostawiłem. No nie wierzę, kurwa, Adam, Gosia, od tego minęło. Ukontentowany. Jezu. Niewiarygodna rozgrywka to była. Absolutnie, sami się po prostu Adam, rozwalili. Adam, tobie się coś pomyliło, bo to ja biegałem z tobą i z Woterem. No, nie, a ja właśnie... Nie, to poszło, tak. Nie wiem, to jest ze mną i z Drożdżem. Ja stwierdziłem tak. Ja sobie policzyłem, muszę zabić Wotera, bo Woter argumentami mnie ten pokona. Właśnie ty nie patrzyłaś na kamerkę. Nie, ja po prostu zrobiłam Office O2, pobrałam dane, poszłam upload zrobić i tyle. Wow. I przecież chciałam cofnąć. Piękna gra, kochani. Ona tak mąci. Ale zajebiście, naprawdę, no. Rzadko mamy okazję zobaczyć tak dobrze, szachowo wręcz rozegraną grę. Coś niesamowitego. A to tu, dobra. O nie, te kurna, to gówno. Rzeczywiście, gdyby sterować tą myszką, to by poszło dużo szybciej, nie? A to jeszcze tak dobrze nie reaguje na gałkę, niestety. Więc jest... O. No, come on! Oj! To był Vitorino, bo ja się poznałem z Natalcią i zaraz za mną szedł Vitorino. Nie umiem do pytania. Ale gdzie jest ciało? Przecież ty nie zaraportowałeś tego ciała, Dawid, co ty dajesz? Dosłownie. Właśnie Adam. No. A ty Adam widziałeś Dawida? Ono mi się wydaje. Widziałeś to ciało, czy nie? Nie, bo ja nie widziałem ciała. Ty z chwilą mówiłeś, że widziałeś. Że szłeś za ją widziałem z Wywą dosłownie 3 sekundy temu i zaraz za mną przed Vitorino. Jak zaraz za tobą, jak my w przeciwne strony biegliśmy. W jaki sposób? Byłaś? Tak nie działa fizyka. A gdzie było ciało, bo nie wiemy tego. No to właśnie, z laboratorium wybiegałem, a ty wbiegałeś do laboratorium. A, to nie. Ja wchodziłem do laboratorium i z laboratorium wychodziła Natalcia i zaraz za nim wychodziło Witryna. Nie było tam Natalcji z nami. Nie było Natalcji z nami tam. Nie miałem Natalcji, byłeś tylko ty. A ja ją miałem, więc kłamać. Dobrze, to teraz pytanie jest takie. Adam, dlaczego zgłosiłeś... Co ty widziałeś? Nic, ja wychodziłem z operatorium w lewo i szedłem na dół zrobić zadanie i zobaczyłem, że mi się zaświecił ten report po prostu, więc się cofnąłem i
I prawdopodobnie wydaje mi się, że ciało musi być w pomieszczeniu obok laboratorium po lewej stronie. Tam gdzie jest ta dziura. Aha, no. Ja byłem na drugiej stronie mapy, ja byłem przy Boiler Room, bo robiłem taska z tym taką wieżyczką. Okej, okay. Ja w weaponsach, także... Przecież mnie no nie było co? W tym pomieszczeniu, ja wybiegałem z głębokiego laboratorium. W jaki sposób właśnie obok laboratorium miałem zabić kogoś? Bo w momencie, gdy ciało było zaraportowane... Jak biegłeś Vitorino, za nie. Biegłem w prawej na lewo i zabiłem kogoś po lewej. No nie. Vitorino to nie mógł, bo Vitorino poszedł dalej w prawo, więc on raczej nie zabił. Dawid. Ale Dawid od góry szedł, więc wydaje mi się, że to mógł być zły gest. No zobaczymy. Od dołu raczej. A, Dawida wyrzuciliście. On dopiero wchodził. O lol. O, że nie mogę niczego zapytać, ale dobra. No. Kurde, tu jest najlepsze miejsce, żeby kogoś zabić, nie? W sensie tu tak rzadko ktoś przychodzi. Dobra. Uciekamy stąd. Nie lubię tego miejsca. Och, come on. Teraz chcę powiedzieć, że ciało było jakby przy Boiler Room, jak szłem do O2, jest takie duże pomieszczenie i tam tak jakby to było, bo ja robiłem taska w laboratorium i poszłem tam tak jakby robić te do O2, żeby robić te zadania, bo ja mam dwa ostatnie zadania tam i zacząłem ciało. Ja cię czasem nie minęłem koło laboratorium przed jakieś 5 sekund temu, czy 7? Nie. Ktoś przechodził koło mnie. Ja wchodziłem do laboratorium, a ktoś wychodził. Mi się wydawało, że to byłeś ty. Nie wiem, jak szybko mogłeś być tak na dole. Ja cię nie widziałem. Nie, może być szedł, na pewno, na spokojnie Górecki szedł. Tylko pytanie, czy ktoś kogokolwiek widział tam koło O2, Boiler Room'a? Bo jakby nie, wchodziłem obok komunikacji to jakby tam i jakby wchodziłem i tam było od razu na wejściu ciało. Ja jestem w laboratorium, także nie bardzo mogę. Ja specjalnie robiłem. Ja jestem w laboratorium też na tym, na tasku i ciebie tam nie widziałem. Wiesz co, ja jestem tuż za tym wejściem w tą rakietę. Tam jestem takie mniejsze pomieszczenie z rakietą, jestem tam za tym wejściem. Aż będą same goldy. Dobra, ale mnie trochę Górecki i trochę taki sus się wydajesz. Bo mi się wydaje, że cię dopiero minąłem, ale dobra, mogę nie być ten. Czy wiesz, to ja się myślałem, że Gośka, ale... Ja tak z Góreckim szedłem właśnie w stronę komunikacji. Więc on na pewno jest w laboratorium. A, u Woter gdzie byłeś? Ja widziałem kogoś jak. Bo Woter nic nie mówi, a... Ja byłem w communications. To ja daję na Góreckiego. Dobra. Nie, sorry, ale tak mi się wydaje. Dobra, mogę zrobić taski jako... O lol. No lol, drożu. Chyba jeden imposter jest. A Wojtek żyje jeszcze? Jakimś cudem tak. Sus. Podejrzane. Życie wciąż zaskakuje mnie. Jeszcze król na jeden, dobrze. Czy jeszcze tylko na górę? I mamy załatwione. Co kontrytują do mody, niech nie wchodzą mi do lobby i unbelievable. No,
Chcecie Guardiana dodatkowo? No, możemy dodać Guardiana. No, Guardian Angel to jest osoba, która ma... Gdzie zostanie zabity crewmate, to on ma taką tarczę, które, dzięki której nie może zabić ten impostor. Może przypterów jest. Mam pytanie, a wy zamienialiście się skinami tak jakby? Jak to? Nie. Czy był shapeshifter? Nie zamieniałem. Ja nie wiem, czy mi się wydawało, że Góreckiego widziałem tam jak wychodziłem. To sorry. Bywa no. Klasyczek, dobrze. No ja jestem od roboty po prostu brudnej, no co tu dużo mówić. Trzeba klikać, trzeba robić, bo inaczej to pójdziemy do 2 najpierw. Do luzerów, kamperów, waszych klaszerów, lunek, dysk, wasz widzę, jestem u sterów. Kurde, ale trzeba będzie nowy numer jakiś napisać, co? Jakoś tak dawno nic się nie działo, a może powinniśmy tu po prostu zadziałać. Pnę się w tabeli, pocą się ręce, dajcie łodzą dwa, nie trzeba nic więcej. Czyli tu do góry. No zadań się nie da zrobić. Dobra. Z wami, no. Ciesz się, że żyjesz. Ja wiem, tu żyje jako bezpieczny jeszcze Ulewski. Bo byłem z nimi przez chwilę dłuższą. Jest tak. Adam, czy ty wchodziłeś przed chwilą do laboratorium? Tak, byłem. Ja już wychodziłem właściwie z laboratorium. Bazo, teledysk jest przecież. Na TikToku. Jak piszesz rapkod, patrz. Cyk, jest teledysk zrobiony. A może nie, rap po prostu. Przepraszam, bo ja już się sam mylę w tych. O. Ja szłam, słuchajcie, od strony O2. Nie szłam tam, nie było mnie tam. Ale czy byłeś w laboratorium teraz? Przechodziłaś? Nie. Nowy sezon, nowy rap, o to chodzi. Szłam od dołu, od O2. Jest tak, ja znalazłem ciało, co nie? Przeszedłem koło niego, zobaczyłem do góry do laboratorium i widziałem tam tylko Adama. Dlatego pytam, czy ktoś koło Adama przechodził? Ja nie byłem w ogóle w laboratorium, ja byłem przez chwilę będę. Ja widziałem białego... Adam w takim razie. Ej, sorry, to ja się mylę z Góreckim pewnie. To pokażę. Tak? Fiolki robiłeś też. Dobrze, ja nie, chcę tylko zapytać, Gosiu... Ja byłem w elektrykalu i poszłem do komunikacji później. Ja chcę zapytać jedną rzecz. Gosiunia, no. Gosiunia, ty mówisz, że szłaś z O2 do elektrykala teraz, tak? Poczekajcie, spojrzę na mapę. No. W sensie na górę? Chwilę odeszłam. Ale... Szłam od dołu, no. Tak jak masz tam wyjście przy Boiler Room i szłam na górę przy tym rozgałęzieniu Weapons Communication. Aha, czyli jakby wyszłaś z tego kompleksu budynków, szłaś na zewnątrz. Aha, tak. Dobra, to czekajcie, nie jestem w stanie zweryfikować. A i to kto robił fiolki? Shapeshifter. Może Water, bo ja jestem z Waterem w Specimen Roomie. No ja nie byłem tam. Ja poszedłem prosto do specymena. Kurde. Tak, no byłeś tam pierwszy. Róbcie zadania. Dobra. Zadania. Te zadania są niemożliwe, nie? Na Vitalsach spojrzałem, że właśnie Adam zginął. To ja tylko poszedł sprawdzić. Ja zgłosiłem, więc powiem szybciutko. Byliśmy w ofisie, w tym, znaczy obok ofisu, w tym prawym budyneczku. Byłem tam ja, ale niestety ja tam dwie też jeszcze byłem osoby... w tym budynku po prawej od ofisa, ale robiłem zadanie, które było jakieś z kodem QR i nie potrafiłem go zrobić. Tak. Musisz dwa razy kliknąć, żeby wyciągnąć kartę, obrócić kartę i przesunąć ją w stronę tego czytnika. Na ten ekran. Ja też to robiłem i ja robiłem też te... Ja też tam byłem. Ja widziałem szarego, nie wiem, to jest szary. Ja byłam sama, ale naprawiałam wam światło.
I rzeczywiście się naprawiło, to prawda. Szybko wyszedł z ofisy. Ja robiłem światło. To ja tylko powiem, że Adam, wyszedłem z ofisy na górę. Gosia. Dlaczego ja? Ja nikogo nie zawołałam. Adam wcześniej mówił, że ciebie widział, albo Góreckiego, ale, tak? Ale naprawiłem ale światło. Siedziałam, naprawiałem światło i nikogo nic nie było. No tak, ale nie po co? Jak dla mnie to Wojtek trochę za długo i się przyszedł. Kto mówi, kto mnie oskarża? Na pewno widziałem, ja widziałem Wojtka, jak robił ten. Ja robiłem tą kartę obracaną taką, co przesuwasz i ja tam widziałem Wojtka w koło ofisu. Ja się śmieję po prostu, zauważyłem, że strasznie długo żyjesz w tej grze. No, okej, dobra. Nie, ale wyszedłem, tylko powiem, wyszedłem na górę właśnie z tej karty i zobaczyłem ciało, no po prostu leżał Adam i tyle. To jest wszystko, co widziałem, niestety nic poza tym. Ja powiem swoje zdanie. Ja jestem pomiędzy ofisem a strażem. Ja skipuję. Ja daję Gosię. Sus. Za mało oskarżasz ludzi według mnie. Gosia nie jest dzisiaj sobą. Czyli się zachowujesz ogólnie. Nie jestem sobą. Może to ty, bo mnie tak oskarżasz. Ja tylko robię sprzedaży. Chcesz kupić sobie? Nikt takiego sprzedawać nie sprzeda. Mówię ci. Kupiła nowego marka. Właśnie miałem się zapytać, jak ten? Jak się sprawuje ta M1? Jeszcze mi nie przyszedł, ale mam służbowe. Aha. Przy dłuższym czasu. To... Cicho! Przepraszam. Ej, o co chodzi z tymi przyciskami, co ty teraz klikasz ten nodę? Headshot, double kill, bang, bang, essa. Bugi z dziosem mężnie, nie chcę już apexa. Ten moment, kiedy... co Wojt, siedzisz sobie, grasz, nic nie mówisz, to proszę bardzo. Cyk, rapkod. Wjeżdżamy z rapkodem. A właśnie. To jeszcze cały. No witam. O, synek, jedziesz. Mówią słaba gra, a ja ciągle gram w pieprzonego kota. Za gówniaka raszowałem, bo psajta. Dzisiaj rzezi nie powstrzyma, kugry mama. Konie chwyty, lufy, kolby. Leveluję aż będą same goldy. Tym co kot hejtują, chuj do mordy. Niech nie wchodzą mi do lobby i w akordy. Do luserów, kapelów, waszych laserów. Lunet, błysk, wasz widzę. Jestem sterów, dla się w tabeli. A co się ręce, dacie łodzą dwa. Nie trzeba nic więcej. 16 listopada, nie wypuszczę pada. Furda nie odpalaj, bo to będzie zrada. Headshot, double kill, bang, bang, essa. Bawi z ciosem mężnie, niech ten już apexa. A mnie górę trwa udział przy Paki, mogę no nie da się zapauzować, okej? Wszystko wystygnie. Daj spokój, mamo. Przez początek ale rundy. Ale nie żyje. Tak, ale daj mi... Więc od połowy rundy wzwyż Drożdży mógł już być martwy, więc ciało może być super świeże, ale może być też super stare. Jakub tego nie mógł zrobić, był obok mnie, więc go kryje. No ja robię przedostatnie zadanie, jestem w O2, muszę ustawić te suwaczki tak, żeby... Znaczy zrobiłem te O2 i teraz idę do laboratorium, do tej rakiety, gdzie cztery padowe trzeba nacisnąć guziczki. Ja zrobiłam, ale nikogo nie widziałem. Skończyłam zadania. Ja mam ja w laboratorium i obok boiler. Tak jakby w tym takim, gdzie kiedyś razem... Ale jak to? Poczekaj. W laboratorium i boiler room to są dwa przeciwległe miejsca. Zdążyłeś tak przejść? Jeśli używa wentylatorów, to łatwo idzie. No ja, właśnie, albo dziurą, ale nie? Ale nie da się z jednego nie, no, końca mapy nie. Na drugi przejść. Można tylko tak jakby blisko siebie. A, okej. Okay. A to mówił, że tam strasznie był? Strasznie obecna tam w wentach. Przepraszam. Ale to nie mówiłem, że ja nie, tam no, to jestem, tylko że tam mam taski. Okej. Okay. Aha, że tam masz taski jeszcze, no okej. Okay. To co? Vitorino albo... A na mnie chcecie zagłosować, to ciekawy pomysł. Nie wiem, ja spróbuję. Ja Gosia pierwsza robić. Się wyrwała, jak tam prewencyjnie. Nie no, bo ja z Jakubem biegałem i on może mnie pokryć, więc to jest bez sensu. To tak? Biegaliśmy. Jakub, potwierdzasz? Tak, biegaliśmy. No. On mógł... Sorry. W każdej chwili... Dobra, tak dwóch impostorów jest zagłosowali na mnie. Przypał. O nie! A nie, coś, jeden... że większość jest.
Cóż to jest taki, że na mnie głosuje? O, oh, come on! Kurwa! Come on. Ja wam mówiłem! Ja wam mówiłem, że ona za cicho siedziała. Za mało, tak, no. Mało oskarżała. Nice. Zmniejszyłbym krótki czas o jeden. Oskarża. No. Emergency timer jest bardzo duży. Nie, zawsze wszystko oskarża. Teraz tylko tak się działa. Kochani. A może pójdziemy na taką mapę, taką pośrednią, bo jest ta Mira Haiku, to takie trochę bardziej rozszerzone, ta podstawowa. Ja też bym spróbował tą Mira to Haiku spróbujmy. Mapę. Oczywiście. Nie graliśmy Dobra. Z nią na streamie. Spróbujmy, jeszcze. Spróbujmy. Ja nigdy nie grałem, więc od razu mówię na... Mira Haku? Mira Haku? Mhm. Tak, ładnie. Mira Haiku, tak. Dobra, coś jeszcze zmienić? I czekamy jeszcze, tak? Nie wiem, co on okay, mówi. Okej, ale... Wiesz, nie mam, ale... O kurde, niechcący włączyłam. Ach, przepraszam, chciałam zmienić ustawienia. Niechcący. Ale głupie jest to, że nie można tego zatrzymać, bo masz tak. Ten niby 5 sekund odlicza, no. To dobry moment, nie? Chciałam zmienić tylko ustawienia. No trudno. Dobra, następnym razem. Powodzenia, kochani. O matko. O wow. Czekajcie, gdzie my jesteśmy w ogóle? Tu, launchpad, dobra. Co ja robię? Aha, to się robi po prostu. No dobra. Tam tu jesteśmy? What the fuck? Dwa. No słuchamy. To było ciało. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że ten, że. Na znalazłem. Dawid był. Wojtek, Dawid był z nami przecież w adminie. Ja w kafeterii. No ustawiałam był automat z tymi. Nie, no, tak, ja teraz jestem w adminie. Ja byłem z Wojtkiem i Dawid jeszcze był. To ja go mógł. To shifter musiał być. Że widziałem białego w adminie chyba. Na pewno widziałem ducha. Ja przed chwilą przyszedłem do admina. Ty masz koło. Taki telewizorek na twarzy. Nie możliwe, że ty masz ten. Że przecież ty sorry masz. Mi się wydaje. Nie odzywam się, dobra. Gdzie kto był? Na pewno Wojtka widziałem, jak ten. My jesteśmy gdzie w adminie, no. Ja byłem z Wojtkiem w adminie. Wojtek, Armin, ja to tam jeszcze Dawid. Tak. Ale ja to jest średni, mi się wydaje, że biały, albo szary jakiś. Ja nie, no, byłam Last of Us jest reklamowane. Ogromne zachęcenie do tego, żeby wziąć udział w tej przygodzie. Mnie, jutro ja nowy, nie jutro, w poniedziałek nowy był, odcinek. Zacieram rączki. To ja byłam przy tobie, widziałam jak robiłeś. A to może ty właśnie, bo miałam zasłonięty ekran. No ciało było. Jak inhumator? Dobre? No to tak, dobrze. Dobrze. Ciało było w launchpadzie, poszłem robić czaszkę i znalazłem. A to daleko. W sensie, gdzie? Byłem na początku. Aha. Ja bym skipowała. Bo to nie wiadomo. Chciało ci słychać górę. Ja też skipuję. Kurde, znowu Gośka nie podoba do ciebie ze tym skipowaniem. Ja za siebie zagłosowałem.
No staram się być bardziej miła dla was. Ogromna zmiana, ogromna zmiana. Grosia, to jesteś najmilsza. Ja rozumiem, co nie, ja rozumiem, ale tak coś się zrobiło. No ja robiłam zadanie z automatem. Zajebiście, by the way, fajne. Jesteście, czy mnie wyrzuciło? Jesteśmy. A dobra, nagle taka widzimy cisza, cisza. Dobrze. Gdzie to ciało było? Zaraz pod nami. Na tym przejściu. Za Adamem byłem. My nie widzieliście, jak robiłam zadanko. Tam na czas trzeba było wpisać numer. I, tak. Ja byłem w ofisie. To były komsy. Ja też tak. Byłem i ty mnie wyprzedziłaś, bo mi to zniknęło. Tak, to zadanie. Ja poszłam ja robić do komunikacji to. Jak było sabotaż, to poszłam do komunikacji robić, ale już tak widziałem, że ktoś zrobił. Mhm. Ja zrobiłam. Ja schodziłem za Adamem z ofisu i ja szedłem pierwszy i spotkałem ciało. Nie wiem. O, ktoś kogoś rzucił. Dawid. To może... Ja byłem w greenhouse i robiłem liście. Tak. A wcześniej to robiłem... Widział ktoś, czy... A co robił dobry duch, bo tak jakoś... Ja byłem w kafeterii. Nie był, ale nie jestem. Najpierw byłem w kafeterii, zrzuciłem liście na dół, później poszedłem w stronę storage, tam były kabelki, później poszedłem na górę właśnie do ofisa i tam z Gosią, Gosia mnie wyprzedziła we wpisaniu tego kodu na czas. I później jeszcze miałem wyżej, jakby przed greenhouse'em też jeszcze kabelki są do łączenia. A, tam. Ja dobrego ducha widziałem, jak robił coś tam z taskiem elektrycznym akurat przed chwilą. No to te kabelki, no. No. To niemożliwe, na pewno to jest niemożliwe, żeby to był duch, bo go widziałem. No i Adam szedł za mną, więc... Może to być Gosia albo Drożdżu. Dobry duch widział, jak robię zadanie. I za mnie dokładnie. Są wyłączone, to wiesz. No ale widział, bo zrobiłam je przed nim. Ja musisz zacząć więcej ludzi oskarżać. Nie siły ostrzegać. Po prostu spróbujemy zagłosować. Robię zadanie, to pewnie Kuba. Ale jak on mógł ci widzieć, że ty robisz zadanie? W sensie możesz tam stać, ale on nic ale nie robi. Ona była ogólnie... Już gościa się nie może odzywać za bardzo, ale ogólnie gościa widziałem w ofisie, jak robiła ten numerki, więc tak. Nie wiem też dlaczego. I dokładnie wiedziałam, co i tak dalej było do zrobienia. Kuba, przepraszam, przestaję. Nie żyjesz. Ej, kurwa! Robiłem oksygen. What the fuck? Robiłem oksygen, wpisałem kod, obok mnie stał Jakub, też wpisywał pewnie, kto spróbował. I nagle skończyłem wpisywać kod, a on nie żyje. Ktoś do nas podbiegł, ale nie wiem kto. To był... Wow, podczas robienia zadania? Raz, dwa... Wydaje mi się, że to mógł być Szymulewski, bo wydawało mi się, że to był niebieski kolor. Czy ale nie to nie no to nieźle się, Kuba, wkopałeś, bo... Nie, to nie, naprawdę. We dwójkę mnie widzieli w tym. To był shapeshifter w takim razie. W reaktorze. Bo przyrzekam, że to nie zabije mnie, bo ja jej odprotowałem oksygenem, robiłem oksygen właśnie. I skończyłem go robić, pisałem kod. No,
Okej, okay, to nie mogą być na 100%. To nie byłem ja. Mnie widział mnie dobry duch i widział mnie drożdżu. Więc no to tak potwierdzam. No to potwierdzam. W takim razie albo Górecki, albo Adam. Byli szybciej. Raczej Górecki i znaczy ty i ktoś z tej dwójki. No. Kurwa, znaczy z trójki. Drożdżu. Co? Z trójki, Kuba, Adam, Górecki tylko zostaje dla mnie. Przepraszam bardzo, no nie, bo ale ja na razie nie wyrzucili, a wyrzuciliśmy ja Gosię. Ja byłem w komunikacji. Adam, jak to mówisz? Opowiedz nam. Ja byłem w komunikacji, bo patrzyłem na ten telewizorek. Adaś, czemu siedzisz cichutko? Masz wyciszony mikrofon. Dobra. No to ja mówię, napisz, bo Adam, wyżej. Sorki, przepraszam. Jest naprawdę ten. Ja szedłem na balkon z tego. Admina? Tam obok admina, co to jest? Greenhouse. To ja uważam, że to jest kurwa Adam. Bo to AFK, wiczenie mikrofonu, to było raczej kurwa specjalne. Tak, specjalnie. Nie wiem, jak jest. Chuj. Wy kurwy jebane. Ja pierdolę, wow. Dzięki, naprawdę. Wow. No to pilnujmy się teraz. I róbcie zadania, kurde, zróbmy to. Co ja? A nie, tu jest kurde wyjście, no nie wierzę. Jak tu się, trzeba, muszę iść tędy. Fuck. Dobra, medbay. Oczywiście jedno się świeci. Dlaczego to jest tak zepsute? What? No nie wiedziałem, że to takie jest też rozpisane, kto gdzie w las. Zajebiste. Launchpad, czyli tędy, tak, dobra. A, bo to jest to, co czas leciał, a... I co ja mam zrobić z tym? No, pick anomaly. No to chcę. A, dobra. Chore. Dobra, ale przynajmniej mamy zrobione wszystkie zadania. Ja byłem z Szymulewskim... Gdzie? Ja byłem z Szymulewskim pomiędzy reaktorem a laboratorium. No to ja byłem na balkonie. Bo ja robiłem czasem. To był albo self, albo dobry duch w takim razie. Ja nie mogę być, bo ja byłem na launchpadzie i zrobiłem ostatnie zadanie, jestem czysty. I jak byłeś na launchpadzie? Teraz. Ja tam przed chwilą byłem i szedłem stamtąd. A ten gruter jest na tyle długi, że powiem. Czyli Kuba. A nie, sorry, światło nie działało przecież, okej. Okay. To możliwe, że się nie widziałem, tylko nie działało światło po prostu. Poczekaj, gdzie było ciało? Jak się wychodzę z kafeterii na no, tym rozwidleniu potrójnym. To nie mógł być Kuba na 100%, bo no nie, na pewno nie on zabił, bo nie dałby rady tak szybko przejść tam. Bo ja jestem pomiędzy reaktorem z Lebatem i specjalnie patrzę na Kubę. Dobra, ja mam Adaś, jeżeli to nie jesteś ty, nie? No. Jeżeli to ja nie jesteś Adam. Ty. Adam. To jest Adam, no to musi być Adam, kurwa. To jeżeli to nie jesteś ty, to albo Szymulewski i Kuba, mam wrażenie. Że to jest dwójka, która cały czas się wspiera we swoich wyborach. Kuba się zapędził w kozi ruch. Nie żeby mówi, coś? Dlaczego ja cię tam nie widziałem, jak tam też przechodziłem? Ja nikogo tam nie widziałem, a byłem... Czyli tam, myślisz, że nie wywaliliśmy jeszcze impostora. Ale Wojtek, nie działało światło. Nie wiem. Dlatego nie widzieliśmy się w szkodzi, to dorzuciłeś teraz, nie, wiesz, taki random fakt. No. Ty myślisz, że to ja. No. Mogę ja myślę, że to jest Kuba i Szymulewski. Przepraszam, mogę jedną rzecz? No. Ja wcześniej chciałem wywalić Kubę właśnie i na niego zagłosowałem. No ale dobra, ja głosuję na Adama akurat. Ja pierdolę. Kurwa, to jest Adam i dobry duch na pewno. I koniec to będzie gry pewnie. Nie jesteśmy. Adam. Górecki i Adam. Kurwa. W ogóle najśmieszniejszy jest to, że Górecki mnie zabił, a Adam zreportował. Nice. No to jest, Wojtek, to tak, jest świetna widzisz, technika. Sorry, Kuba, no. Sorry, ale... No. Ale no byliście podejrzani, po prostu wiesz, wspieraliście się w tych swoich, szczególnie w tej ostatniej rozmowie. Ale ja naprawdę, ja oskarżałem Kubę wcześniej. Okej, no to wiesz, ja nie rejestruję tego aż tak dobrze, nie? Bardzo mi się spodobało. Ja naprawdę, ja chciałem wywalić Kubę. Bardzo mi się podoba fakt, że nikt tak jak Kuba prawdził, a nie Jakub jest. Zmniejsz może short czaski do dwóch. Dobra. Bardzo mi się to podoba. To chcecie zrobić? Do drugiej.
Short tasków mniej, czyli o jeden, tak? No bo ja. Ostatnie dobra. Wszystkie gry wygrywają impostorzy, nie? Właśnie dużo jest strasznie tych tasków, wydaje mi się. Dobra. Tak, tak, tak. Tak. Mhm. W sensie te korytarze są strasznie długie i naprawdę to dobra. Zajmuje. Jeden common task, jeden long task i trzy shorty. Czemu jest Adam jeden, przepraszam bardzo? Kto to jest? Czy to jakiś brat Adama? Słyszycie? No, common task, jeden long dwa. Task, jeden short task i trzy. Jak chcecie. Tak. Dobrze będzie. Nie, no tak było przecież. Nie, były dwa common taski zmniejszone na jeden. Dobra, dobra. Słuchajcie, ale dostałem informację, że musimy powoli kończyć. To będą nasze pewnie dwie ostatnie gry, bo jutro dobra, Kuba ma służy do mszy. To kurwa, dopiero teraz to będzie? Ja Kuba pierdolę. Będziesz czytał, będziesz śpiewał psa. Jest. Jest. Kolega mówił, że miał przekazać, to przekazuje pewnie mama. Mama mu tam powiedziała, nie? Tak, to mama powiedziała na pewno. Ten miły tak. Kolega to jest mama Jakuba? No to jest tata Jakuba, tak naprawdę. To za miłej gry. Reaktor, kurde, oczywiście, lights, no jasne, że tak. Dobra, z różowym się minąłem, to też może warte zwrócenia uwagi. Nie, to nie chcę. Kurde, tu. No. Tak, słucham? No, 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 no. Gdzie tu jest wejście? O Boże, przez locker room, ja nie znam tej mapy zupełnie. Witorino wyszedł z góry, dobra. To ja tu pójdę, oj. Gdzie znaleziono ciało było? Ciało znalazłem w oficie na wejściu. Ja byłem tak jakby pomiędzy, jak jest korytarz taki długi pomiędzy locker rockiem a communication. Taki pro tip, tutaj wenty działają wszędzie, w sensie nie ma takich okay. Stref wentów, tylko chyba można stąd wszędzie się wentować. A skąd wiesz, ekspercie? Bo przed waszym graniem, przed wspólnym graniem grałem w Amonga. Dobrze. Przepraszam, mam tylko takie pytanko, gdzie było ciało? Sorry, bo telefon dostałem. Tak jak mówiłem, na wejściu do office'a leżało ciało. Ja szedłem do greenhouse'a i mijając office'a właśnie pojawił mi się klawisz. Ja akurat za tobą szedłem wtedy. Ja byłam w laboratorium. Tak. Ja byłem daleko od admina. Ja i się odkażałam. Kuba, a ty nie zrobiłeś A Natalcia? No kurwa, Adam. Ja szedłem z kafeterii, za mną szedł Szulewski. To dwa ciała są. No właśnie. A tak, ja widziałem Jakuba. Czyli z Szymulewskim jesteście razem, tak? Kurwa, jak z Szymulewskim? Jeżeli ja robiłem zadanie w kafeterii. No ale... Nie wiem, ja skipuję chyba, bo nie ma zero informacji jest. A co z Natalcią? Bo jakby nie wiem nawet, czy ona była. Ja nie widziałem. Z kimś. Nie wiem, z kim byłam reaktorze. Weszłam z Gosią do ktoś widział Natalcię w takim laboratorium. Razie? I później... Ja widziałam. Bo ja się tam odkażałam, żeby wejść. A Wittorino, Wittorino, ty spotkałeś tam dziewczyny w reaktorze? Tak, miałem parę osób. Parę osób, ale kto się kogo? No widziałem chyba ten... Nie, ja skipuję, bo nie. Dobra, ja gadam, że trafię jeszcze. Ciężko powiedzieć. No i dla mnie to ostatnia gierka, bo muszę pojechać do tego, do Swansea po osoby. Oczywiście. O 1:30. A jak? No, na imprezie są, na Wine Street. Mogę ci fotkę wysłać na Telegramie. Tam często można spotkać babki z gołymi cyskami. Najważniejsze. No, spytaj się Natalii. Szliśmy to chyba dwa razy cycki gołe widzieliśmy. Ja szliśmy tylko. No i tylko się cieszyć, no. Ja nie narzekam.
Muleski, już jesteś w Polsce? Nie. Polsko, nie. Ja w poniedziałek przylatuję. Niesamowita historia, co mówił kolega? No, Wrocław. Oczywiście. Gdzie było ciało? No. W Adminie. Dolnej części Adminie. Ja byłem w lunchpadzie i mijałem Góreckiego, więc ja Witorino widziałem, że schodził z admina z góry. Jak Kuba, nie było cię w lunchpadzie. Ktoś mnie chyba widział, jak cię skanowałem. Chyba Adam mnie widział, jak się skanowałem. Jest włączone skanowanie. Ja mijałem się z Góreckim na lunchpadzie, ale ciebie tam nie widziałem. Kuba. Ja widziałem Adama, bo się jeszcze obrócił i patrzyliśmy no się na siebie. No to widocznie to było wcześniej w takim razie. Ja też Adam? Ja z balkonu szedłem. Znaczy, na rozwidleniu się widzieliśmy teraz. Tak, na tym Witorino, proszę, powiedz, kochany, co ty robiłeś? Poszedłem sobie w górę robić moje taski, po zrobieniu tego tasku w kafeterii i teraz naprawiam kabelki. Bo ja, jeżeli chodzi o timing, to mam wrażenie, że Witorino schodził na dół. Na rozwidleniu w lewo poszedł, bo ja wchodziłem tak, na górę. Z tym się mijałem. Mijałem się z nim. I no to byłaby dobra okazja, żeby skasować w adminie kogoś. No ale wtedy Górecki by to widział, bo on był ze mną. Górecki, czy jesteś w stanie powiedzieć, że to prawda? Ja nie byłem w adminie. O, ja byłem w adminie, poszedłem w lewo, to nie jest admin, to jest na radę. Ja byłem w lokalnym. Ale przed chwilą powiedziałeś, że byłeś z Góreckim, a on nie był w adminie. Ale ja też nie byłem w adminie. Ja byłem aha, dobra, to już nie ważne, to ja nie pytam. Znaczy, możliwe, że się z nim mijałem, ale ja poszłem na samym końcu rundy, przy otwarciu tych drzwi. A już mamy połowę tasków. Ja skipuję. Skip. Zobaczmy. Niebezpiecznie się robi, bo jak dwóch jeszcze żyje, to przecież jesteśmy w dupie. W dupie, panie. Adam stał w miejscu. Gdzie to jest to zadanie? O wow! Jak jest ten? Jaki zrobi zaawansowane wgrywanie. Mam nadzieję, że ten reaktor zrobią kurde. Zawsze się, mało się pakuje do tych kryzysowych. Zawsze traktuję to je tak, mówię, a dobra, zrobią, nie? No dawajcie te liście, won mi stąd, kurde. Nice. Tak więc ładny tak, self, ładny self. Znalazłem w... To jest greenhouse. I na korytarzu minąłem się z Adamem 1. Ja mam tego. Schodził w dół. Tak. I to jest bardzo prawdopodobne, bo robi to dobrze. Torino po drugiej stronie w reaktorze i tam widzieliśmy chyba Natalcie i drożdża. Ja nawet dostaję Górecki i ja, bo robiłem taska. Nie, Kuba, to jest na pewno nie ja. Zawsze ulubiona linia obrony. Ej, nie no, zbieram. Okej, Adam. Dajcie jej zadać pytanie. Dajcie zadać pytanie. Co robiłem? Co za złoto. Ale to nie jest ważne. Bo zbierałem liście. Jedną osobę. I szedłem zrobić zadanie tam na dole rozwidlenia. Drożu. Tak? To jest prawda. A jak ty znalazłeś się w laboratorium? Wszedłem przez dekontaminację. Z kim? Czemu tak się śmiejesz? Górecki? Nie z Górecki. Górecki nie wszedł. Ale Górecki może potwierdzić, że wchodziłem do pomieszczenia dekontaminacji. Ja potwierdzam, bo ja tam byłem z Witorino i tam widziałem. Ale znowu jest Górecki, który. Znaczy. Poczekaj nie, chwileczkę. Bo jest piękny węz z Greenhouse'a do. No ty wcześniej kłócił z tym. Realnie z laboratorium. Czemu nie poszedłeś reaktora zrobić? Mówią dead game. Czemu nie wiesz, no, Kuba i Water mogą potwierdzić, że wbiegałem tam tuż po. Tak, dokładnie. Ja mam Natalcia, dla mnie to śmierdzi, że na mnie naciskasz teraz, tak. A tu wszyscy mnie bronią. Bo ty za ładnie ale ja mam lepszy tryb. Natalcia, myślę, że możemy ją zostawić póki co. Chyba już przystaję. Ja bym chciał powiedzieć, że ktoś mnie widział, jak się skanuje w Medbayu.
więc... Ale to nie, nie, ale to wyłączone wizualizacje, więc my... Więc ja głosowaliście na nią. Jak wizual taski są włączone, skoro... No, troszkę za późno mi Water powiedziałeś, że ona jest clear. Nie, no powiedziałem na samym początku. A, sorry, nie usłyszałem. Skanowanie dosłownie w Medwayu. Tutaj. O, jestem tutaj. Umysł gotowe wszystko, ale może tak runda... się nawet nie da zrobić. Ale poprzednia runda zostawiła mnie z niedosytem i Adam się prusza strasznie zimnie, jakby nie miał żadnego taska w żadnym miejscu. Jak nie ma? I te drugi raz do tego samego na tym, miejsca. A ty kręciłeś się teraz na tych drzwiach na dole, no tak, a wcześniej jak ja spotkałem ciało, to on schodził właśnie tam, gdzie było ciało. Właśnie nie dlatego, zdziwiłbym się, gdyby i Adam i Górecki byli. No. No. I przecież ja idę dokładnie w to samo miejsce zrobić ten task. Jak już się wie, kim oni są, w sensie kto jest kim, to jest niesamowite, jak czasem zupełnie te podejrzenia są rzucane z dupy, nie? Totalnie nie ci gracze się oskarżają. I tak naprawdę rzeczywiście chyba najlepszą strategią generalnie dla impostora jest albo być bardzo agresywnym w tym, oczywiście po polu wiadomo, zdróweczko, cyk, albo nie mówić nic. W teorii to jest oczywiście... jakby teoretycznie podejrzane, szczególnie jak tu człowiek się zachowuje niepodobnie do siebie. Ale generalnie, no, oczywiście jeszcze raz Papollo, wiadomo, but, zdróweczko. Ale będzie dzisiaj sigane, o kurde. Widziałem teraz, kręcił się na drzwiach i czekał na emergency, ja stałem sobie z nim, bo ja byłem na storage'u. 20 sekund, 20 sekund. No, but, bez przesady, już nie przesadzajmy, co? Widziałem, jak od Dead Body szedł Adam. Kuba, na kogo głosujemy? Wiesz, czego mamy jeszcze wodę przygotowaną? Ja na Adama. A to już końcówka wieczoru, myślę, więc... Zbona Adama. Kuba, jesteś... Jak zwykle, to idziesz za tłumę po prostu. Nie, kurwa, jakby... Byłem obok wszystkich, a tam ci nie było, jakby, więc... Życie! Ja ci nigdy nie przyjechałem. A, wystarczy. Wystarczy. Dziękuję bardzo. Wciąż zaskakuje mnie. Teraz to. Ale Kuba, jako impostor, no potężny zawodnik, trzeba przyznać. Potężny zawodnik. Właśnie, klikaj. Jeszcze chcę tu... Właśnie, Szymulewski. Właśnie, kurna, no nie, niesamowity zespół to jest. Za mocni są. Dobra. Za mocni są. Za mocni są ci zawodnicy. To jest piękne duo, kurwa. Za mocne to duo jest. To jest to tak, jakbyście, wiecie, drużyna All Stars versus kurde. Ale, Adam. Podkładałeś się, kurwa, cały czas, Adaś. No. Adam robi kontencik. Nie dałoby nic. Ja nie rozumiem, czemu na początku go nie wrzuciliśmy, jak widziałem go. Znaczy, wiesz, ja zabiłem ten, ja zabiłem ducha akurat na górze tam, co nie? I no, patrzę, co idzie Adam. I później patrzę, poszedłem sobie w dół, idę sobie do góry. Czekaj, ja szedłem sobie w dół po prostu, nie, do góry sobie poszedłem, później minąłem Adama akurat tak tamten, on nie zauważył chyba ciała. No ja go po prostu, wiesz, no zgłosiłem to ciało na szybko i zwaliłem na Adama. Ale wszyscy zagłosowali na wszystkiego innego, tylko nie na Adama, mimo że go widziałem najbliżej ciała. To też jest dziwne. Ale Adam robi tak, że on mimo, nieważne czy jest sus, czy jest crewmate, to on nie... No ja bym tego tak nie zrobił. No ewidentnie gada tak, żebyśmy na niego zagłosowali. I niezależnie. Tak. Ale wiesz co, Drożdżu, ja jestem w szoku, bo ej, nieprawda. Jak mógłbyś mnie zniszczyć. Jak ja jestem impostorem, to ja nie mówię, że nie jestem. Ja musiałem go się wyeliminować, bo wiem, żeby mnie zaraz wytropiło. Tak. Ja znaczy, nie, może, szoku, nie, Drożdżu, może nie mnie, ale może nie mnie, ale ten. Za, to, za tego lunchpada. Ja tam wszedłem do wentu, dlatego mnie tam już nie widziałeś na lunchpadzie po lewej, kuźwa. No bo ja bym chciał, dziękuję za grę, no, fajnie się grało. Dzięki bardzo.
Pozdrawiam. Też Górecki nic nie powiedział, że się nie mijał z tym. Tak. No. Ja tak naprawdę nie patrzyłem na to, bo chciałem zrobić tego ostatniego taska i umyć z głowy, tak troszeczkę. Nie, to było, wiesz, to było w początkowej fazie gry. Że w sumie to nie wiem, to nie widziałem. Dla mnie to będzie ostatnia partia. Powodzenia. Tak, my też ostatnia, myślę, bardzo wspaniały jak wieczór. Ale jeszcze kodzik, co? A nie, skąd ty wiesz, że Kuba do mszy idzie służyć? Mama napisała na czacie. Dumna mama. No, brakuje tu Sebastiano. Też mam voice moda. Mogę być. Jezu, co tu się robi? Kao na launchpadzie. Kto ostatni? Kogo zostawiliście? Oj! Mnie nie było na launchpadzie, ja byłem w laboratorium. Jak nie było cię na launchpadzie? Wszyscy zaczęliśmy na launchpadzie. Znaczy nie, nie, znaczy a, na launchpadzie. Launchpad to jest tam, gdzie zaczynamy. Ktoś, kto ostatni tam schodził? Musiał ktoś widzieć, kto zostawał. Ja wybiegłem jako jeden z pierwszych z tym. Ja widziałem? Nie wiem. Ja byłem tam. Strasznie szybko się przy aktorze pojawiłeś, dla mnie leciutki sus, ale to taki lekki. Bo to było pierwsze zadanie, jakie miałem najbliżej. Rozumiem, ale mówię, a tam przez tę kontaminację trzeba przejść, nie? To też dużo zajmuje czasu. Zdziwiłem się, że ty tam byłeś przede mną. Ale ja bym chciał powiedzieć coś do wszystkich moich crewmate'ów, że ja nie jestem impostorem. Okej, dzięki bardzo. Okay. Przyjęliśmy to, zapisać w bardzo kajciku. Ważna informacja. Oczywiście. Gosia znowu jest cicho. No to prawda. Gosia, powiedz coś. Słuchajcie, ja byłam wyciszona. Kurde, wyciszona byłam. Już jestem. Serio, robiłam Greenhouse filtr O2. Go skończyłam i szłam już na dół, kiedy ktoś znalazł ciało. Ja byłem w laboratorium. Robiłem taska. Jak się robi O2? Bo jakby ktoś... No ja byłem w kafeterii. Ktoś się zorientował, kogo widział na lunchpadzie na początku. Ja w Greenhouse'ie byłem. No, kto robił jakieś zadanie na lunchpadzie? Na początku. Ja robiłam też coś tam. Ja brałem paliwko. Tam był alarm włączony i ja włączyłam. Dobrze. To ja paliwko brałem. Gosia i Wojtek, czy kogo wy tam widzieliście? No niestety, wiesz, brałem paliwo i nie rozglądałem nie się pamiętam. Za bardzo, więc nie wiem. Ja robiłam zadanko, ktoś szedł, ale zrobiłam pierwsze. Ja Wojtka przy storage'u widziałem chyba. Skipuję, ja nie wiem. Dobra, nie wiem, ja też tak, skipuję. Później skończyłem przy storage'u, to prawda. Dobra, skipujemy, no. No szkoda. Nie ma sensu. O! Gosia się musi odzywać więcej. Kumienny to ostatnia. Gdzie ja jestem? Ja sobie jem jeszcze, także... Ja zjadłem 3 Oj, ale posypało się, co jest? Do tej komory, do reaktora i laboratorium. Przy wejściu? Tak. Ja byłem pewny. Gosia się tam kręciła. Ale nie żyje. Mówisz? Jest, no. Okej. Kurde. Jak się tak dziwnie kręcił. Słucham? Ja szedłem naprawić ten tlen razem z tobą i chyba wyszliśmy w złą
widzą w stronę ściany. Tak, ja, tak, Górecki podszedł przy tym alarmie i ja wypełniłem numerki, a on chyba chciał też je robić. No, wiadomo, no mógł ja zrobiłem te drugie symulować. Numerki. Ale rzeczywiście widziałem cię tam, bo ledwo co, ale widać było nazwę użytkownika i faktycznie tak, ja Górecki jest czysty moim zdaniem. Okej. A Dawid, co z Dawidem? Ja nie byłem w Greenhouse teraz. Gdzie, gdzie? Na Greenhouse, na górze sobie. Greenhouse. Kurde, musimy dobrze zagłosować, bo przegramy. Zrobiłem zadanie. I szedłem do góry. Ja ogólnie nie ogarniam tej mapy, bo wcześniej mnie zbijaliście po paru chwilach. Ja też nie ogarniam tej mapy. Ledwo wyszedłem. Kurde, totalnie nie wiem, kto może być kim, a widziałem dużo osób kręcących się w tej okolicy. A no, kogo widziałeś gdzieś tam? No, na kogo głosujemy? Na pewno ciebie. Widziałem też... Kurde, kogo jeszcze widziałem? Ale widziałem kogoś, ale ja wolę skipnąć, jakby... Nie, no, nie możemy skipować, bo przegramy. Nie wiem, ja mam tylko dwa taski do zrobienia, więc jakby może taskami byśmy wygrali. Ale jest bardzo dużo tasków do zrobienia. Nie wiem, te duchy coś nie ogarniają chyba. O właśnie, duchy, róbcie taski. Ja robię cały czas. Okej. Kuba, robisz taski? Czy teraz jeszcze nie zdążyłem jako duch. Starałem się robić taski, ale nie, ciągle są jakieś zabójstwa. Aha, ojej. Och. Cholera. Dawid, tak myślałem, ale Górecki, no nie podejrzewałbym. Nie podejrzewałbym, dobrze ja się gryłeś. I panie zagrał jeszcze jednego na tej pierwszej mapie zwykłej. Co a tak, no, Dawid, ty jesteś najgorszy, bo na 99% nie zabiłeś tego downloadu. Może mi ktoś podyktować kod? To był Skeld? Tak, to jest Skeld. Dobra, ale to szybko, laścik. Jeszcze ile? Tak, to laścika. Zróbmy ostatni. Tak. Można. No Y i co dalej? Dwieście taski. K-R-K-O-F. Czyli Y, Kraków, Kryk, O-F. Only fans. To będziesz wiedział. O Boże. O, coś mi się nie pykło. Przekupuję sobie... Już wszyscy? Nie. Na kanale jest 10 osób, jednego brakuje. Mhm. No wchodzi. No to... Kogo nie ma? Nie ma. Adam jest, możemy startować. Też jestem Adam. Adam, jestem Adam. Dobra, startuję. Tak, to moje hasło. No to fru, proszę państwa, ostatnia rozgrywka na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. No. Ja tu będę impostorem. Miłej gry. Życie. Wciąż zaskakuje mnie. Ciało. Ja byłem w O2 z drożdżem. Mm-hmm. Jeżeli było w Electricalu, to widziałem wtedy Vitorino z dobrym duchem chyba. Ja byłem w Electricalu, robiłem zadania, ale później wyszłem i zostawiłem dobrego ducha i Vitorino. Wyszedłem. Właśnie, wyszedłem, tak. Ja
Dobrze, no. Niech Natalcia powie, gdzie było ciało, bo nadal nie wiemy, gdzie było ciało. Tak, no właśnie. Dobra, czekaj, a dobry duch, gdzie pobiegłeś później, jak zostawili cię z Vitorino? Pobiegłem do storage'u. I potem i zostałeś... Jestem w storage'u teraz, bo nie do, dalej nie doszedłem. Idę do kafeterii zrobić zadanie. Okej. Okay. Ja byłam w storage'u z Góreckim. Ja byłam w storage'u z Góreckim przy zadaniu na górnej ścianie. Tak. A gdzie był Dawid w tym czasie? Kabelki. Potem do admina Dawid poszłam. W reaktorze. Ja z reaktora zszedłem do Lower Engine i robiłem na dole to zadanie z usunięciem. No to ja bym spał, bo... Bo a coś w uzionym też odbije. Zdział w elektryku w samej górze na węcie. W adminie... Sorry, mordeczko, no ale co mogę powiedzieć? No, wiesz, jak jest. W adminie z Adamem. No. A to znowu Kosia jest cicho. Biedna Gosia. Wszyscy ją podejrzewają. Biedna, nie odzywa się ani słowem. Gosia już jest zmęczona po prostu. Chyba tak, chyba tak. Możliwe. Już nie ma siły walczyć. Nie, Gosia jest clear, bo ja ją widziałem. Sorry, mikrofon miałam zmutowany. Ale no nawet Drożdżu pisał, że widać, że zmutowany. Nie, no faktycznie. A skip. Nie. A patrz, trzech na close mnie. Enough. Nie, dwóch impostorów. Jadam. A bo Pan, Dawid. Jestem głupi, jakbym zagłosował do Gosia, to by wyleciało. Bo ja nie jestem. Będę się sprzedawał. Ja ci wierzę, Adam. Stracona okazja trochę, niestety. Dobry duch wybiegał z elektryka, kiedy się leżało. To już drugi raz chyba, co? Ja to drożdżem... Zaraz, poczekajcie. Ja byłem drożdżem Jakubem. Ja jestem... Niech dobry duch widział security. Ja jestem teraz w nawigacji, więc... Jeżeli nie mnie widziałaś. Po momencie, w którym jeżeli mnie widziałaś. Po momencie, w którym zeszliśmy się na kafeterii, specjalnie spojrzałam na ciebie, pobiegłeś w stronę upper engine i zbiegłeś w dół, więc to, że więc twój moment ja widziałam na to, że pobiegłeś na dół, potem do lowera i pobiegłeś za elektryka, bo trzy osoby na początku gry pobiegły w stronę upper engine. Nie, no ale ja na początku to ja widziałem ducha w kafeterii i on nie chyba nie. Ja też na początku, jak się rozbiegali. Ale ja go widziałam ja za nim. Bo ja w security robiłam zadanie i później poszłam na górę do upper engine i skręciłam do kafeterii robić kolejne zadanie. Został mi weapon 02. A duch został w security, patrzył na kamerę, pamiętam jak go zostawił. No, ja robiłem zadanie. A może to czyli to nie ale jest nie prawda, że duch na był w nawigacji. Trochę za dużo szczegółów, więc dla niej jest to takie ja mam wrażenie, że Natalcia jest clear i teraz mam wrażenie, że... Nie, w sensie tak, nie? Tak samo. Znaczy Natalcia... Tak, też na dobrego ducha bym zagłosował. Reportuje już drugie ciało, nie? Jakby, że było... Gosia, pamiętaj, że może być shapeshifter. Więc dobry duch mógł być navigation, a... Ale nie za mnie, a navigation. Nie, ale już... Pobiegł dobry duch. Od razu na początku. No to nie wiem. Widziałam go w security też. Ja dobry ducha głosuję. Bo ja bym skipował, bo... No, na dobrego ducha głosuję. Dobry duch, tak. Natalia, okay, no to mnie jest sas w chuj. Miłej bo już drugie ciało. Nie, bardzo dużo mówię. Dobry duch, nie, dobry tak, duch. Totalnie nienaturalnie. Zaczęłam się odzywać i nagle dupa. No, nie można. Dziś nie mogę można. Się odzywać. Muszę się zdać cicho. No ja to samo miałam. Ale ty się odzywasz naturalnie, a ja się nie odzywam naturalnie i teraz chciałam się odzywać. Wiem, kurde, no ja nie umiem tak kłamać. No po prostu nie umiem, no. No nie umiem. A dlaczego ja to robię? Przecież ja jestem impostorem, co jestem? Kurde. Popatrzę na tego, na Kubę. Zobaczymy, co on tu odwala, nie? No wiem, Wend, to jest jakiś pomysł, kurde, no. Bo przynajmniej znikam, a nie, że po prostu odchodzę od ciała, nie?
tutaj co prawda trochę na szybko tego Dawida zabiłem, bo to była tak, ja chciałem zabić Gochę, tylko mi leciał czas, nie? A, mogę robić sabotaże? O, zajebiście. To czekaj. Nie mogę, no co, jak mogę robić sabotaże? Przecież to... Znaczy ja mam... Nie mogę. Nie, nic takiego. No w grze to mogę, a nie korzystam. No nie korzystam, bo wiesz, ja jest... Skupiony jestem na tym zabijaniu ludzi. Nie wiem, jakoś tak ten... Akurat w tej grze tak miałem. Cisnęłam, żeby wam powiedzieć, że zrobiłam wszystkie zadania i jest coś mało. I na jakim jesteście etapie i co robicie? I czy ja też zrobiłem wszystkie. Ja mam ostatnio. Ja jeszcze muszę zrobić... Właśnie nie wiem, Maciek, wiesz, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, ale tak jakby jakiś bug to był, nie? W sensie, że no, impostor nie powinien mieć takiego... Po monitu. Nie wiem. Ja w nawigacji teraz... Po co wbiegałeś do Medbaya? A, skończyłem. I potem zostały mi jeszcze dwa w Verticalu. Nie. Widzicie na mapie? Ty tam wbiegałeś. Niby mam cztery zadania do zrobienia, no ale no to no i po tym zadaniu, które mi zostało w Medbayu do skończenia, to jeszcze mam Verticalu dwa. Ale ty wbiegałeś do Medbaya i nic nie zdążyłeś zrobić, bo się mijaliśmy w przejściu. O kurczę. Patrzyłem, no idąc patrzyłem, czy tam ktoś jest. Czy jeszcze żyjesz przykładowo, tak? Okej, okay, dobra. Wierzę ci. Róbcie zadania, duchy też robią coś. Gosia, jesteś impostorem? Nie. A Kuba, no, jesteś impostorem? Jeszcze. Bardzo ważne pytanie. Taka, bardzo ważne jeszcze. Pytanie. Natalia, a ty? Co to za ekipy? Nie wiem, jakie było pytanie. Ty jesteś impostorem. Jesteś impostorem. Aha, proste pytanie, prosta odpowiedź. Do której będzie bus? To jest nasza ostatnia gierka. Proszę obudzić Natalię. Ja mam samochodem, ja tylko przyszedłem posłuchać was. Oh, wow. Co za ziomek. So sweet. No, dawajcie, za kupsonek. Tutaj ja tak. W Medbayu siedzi, prawda? W Medbayu kombinuje. Dobrze, Meltdown włączył, elegancko. Natalcia już jest przy tym. Kuba udaje, że robi. Nice. Cyk, tak jest. Ajajaj, drożdżu, kurde. Kuba zabił na palcie. Po pierwsze, Kuba, masz do zrobienia zadania w Electricalu, a jakby na początku poszedłeś do Medbaya, to jest ciur podejrzane. Bo sprawdzał, czy tam nie ma ciała. O, tak, oczywiście. Dobrze go wyciągnął. To był taki self. Że to jest impostor. Ja mam takie to jest cel. Tak. Kuba, w sensie tak, Kuba zreportował. Jesteś wyciszony. Mi się wydaje, że to jest self report. Okej, okay, byłem teraz wyciszony. Naprawdę. Jakub z drugiego pokoju mi dar, że jestem wyciszony. Drożdżu. Kurwa, zrobiłem. Ja pierdolę, już tłumaczę wam, o co chodzi. No, dobrze. Wybrałem w Medbayu. Niech się tłumaczy. Wybrałem Electricalu. Wybrałem fiolkę w Medbayu, tą wadliwą. Potem włączył się reaktor, więc poszedłem go naprawić, kurwa. Tam była chyba Natalia. Ale naprawiłem reaktor. Ale że masz tylko dwa zadania w Electricalu. Oprócz tego ostatniego, które miałem do skończenia. Ach, potem nie. A tą fiolkę ja się nie wybiera, dobro? Wydaje się, że Kuba jest sus mega. Tak. To się nie klei. Znaczy, kurde, on ma dobre alibi, w sensie dobrze buduje tą historię, bo faktycznie w Medbayu jest ta rzecz, którą się włącza i później trzeba czekać, nie? Więc rzeczywiście mógłby ją włączyć, włączył się reaktor, więc poszedł do reaktora.
dobrze kombinuje, ale złapali go nie za to, za co powinni. Ale ty przecież pierwszy moment daje atestat podejrzany. Turecki Adam głosować. Oczywiście, kurwa, no my... To Kuba, powiem, czy jesteś impostorem, czy nie? Adam, ale jesteście na tego, że Adam, Kuba. Daj cicho. Adam, zrób Kubie dobrze. Morda. Adam, mam nadzieję, Adam, że zagłosujesz mądrze. Ale naprawdę. Jesteś impostorem, czy nie? Zagłosuj mądrze i zagłosuj na Kubę. Zagłosuj mądrze. Dobra, Kuba, widzę, że nie chcesz odpowiedzieć. No i chuj wam w dupę, tak to ja. Kurwa. Zazywałem, pogubiłem się z tymi zlewami przez drożdża, kurwa, w tym medbayu. Się zestresowałem i nie mogłem go zabić, no. No, nice, ale... Wtedy graliśmy, czas, ale mega. Za wygrana crewmate'ów w ostatniej rundzie, bardzo duży szacunek, piękna rzecz, piękna rzecz. Ja chyba ty miałeś tam jakiegoś cooldowna, że nie mogłeś mnie zabić w tym medbayu? Bo na górze był Jakub chyba, wiesz, wtedy od razu na korytarzu. Albo tak, bo ja patrzyłem na ciebie specjalnie, żeby zobaczyć, czy zrobisz te zadania w elektrykalu. Bardzo nie, dobrze. Nie, mówię dobrze, o tej sytuacji pilnować. Wcześniej, gdzie ja mówiłem, że się mijamy z Humiennym. Tam ktoś był. Tam ktoś mijałem kogoś na korytarzu, więc bałem się wtedy zajebać ciebie. No, no, już nie miałem pomysłu, co zrobić i się trochę pogubiłem i chuj z tego wyszedł. Ja się pilnowałem Adama. Myślałem, że uda się na Natalię to zwalić, ale nic dobrego ducha, wyjebaliście wcześniej. A miałeś się szybko. Czy nie trafił ci się? Nie miałem. Masz. Właśnie ja jeszcze ani razu odkątamy, nie miałem tego shapeshiftera niestety. Taki protip dla was? Taki protip dla was, jeśli ktoś patrzy na kamerkach, to się mruga ta czerwona lampka taka przy na kamerce. Tak. Więc Kuba, następnym razem, zanim zabijesz Natalię na kamerce, to sprawdź, czy ktoś jest na tej kamerce. Ja wiem, ale potem cię zobaczyłem i już chciałem na ciebie dzwonić, a byłem wyciszony, kurwa. Dobra. Piękna rzecz. Dobra, kochani, dobrze spać. My wszyscy idziemy. Dziękuję bardzo. Wspaniały wieczór. Ja jeszcze tutaj rzucę okiem, komu rajdzik zrobić. Odłączę się od was już od tego. I bardzo fajny wieczór, bardzo dziękuję. Among Us jednak kurczę dostarcza. To są emocje, to jest oszukiwanie się. Dokładnie, życie zaskakuje mnie. Zobaczymy, kto tu gra i zrobimy jakiś rajdzik, prawda? Owieczka, kuleczka. Proszę bardzo, bardzo fajnie. Owieczka, kuleczka. Wciąż zaskakuje mnie, proszę bardzo. Zaczniemy. Wciąż zaskakuje mnie. Moi cudowni ludzie, naprawdę. Rajdujemy, kłaniam się. Życie wciąż zaskakuje mnie. Jaki? Dzisiaj rzezi nie powstrzyma Kuby mama. Co wychodzi z elektrykala?